meczu. Dzień dobry, otwieram sesję Rady Miejskiej w Bocentynie. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam burmistrza pana Dariusza Skibę, wiceburmistrza pana Andrzeja Jarzyńskiego, skarbnik panią Danutę Kopeć. Witam wszystkich przybyłych radnych. Pragnę poinformować, że sesja Rady Miejskiej, obrady sesji Rady Miejskiej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji, wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl obowiązujących przepisów tak zwanego RODO. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu drugiego. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Zgodnie z listą obecności oraz potwierdzonym przez państwa kworum stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu trzeciego, to jest zatwierdzenie porządku obrad. Przedstawiony porządek obrad otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, proszę o wprowadzenie do porządku obrad w dniu dzisiejszym dwóch uchwał, a mianowicie pierwsza w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczenia kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz druga uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Bocentynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze? Proszę, radny pan Dominik Dudek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, na komisjach obszernie wyjaśniałem ten temat i bardzo bym prosił o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu. Argumentowałem to szeroko na komisjach. Dalej podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie, że podejmowanie tej uchwały jest bezsensowne i na obecnym etapie bezzasadne. Właściciel nieruchomości przekazano niewłaściwe księgi wieczyste, dlatego mogłem się dowiedzieć, kto jest właścicielem kolejnych nieruchomości. To był na czas, kiedy przeglądałem księgi wieczyste, to był ten sam właściciel. Ma możliwość dojazdu od drogi publicznej ulicy Świętokrzyskiej. Dodatkowo, tu nie wszyscy, nawet radni wiedzieli, że to nie jest jednorazowa służebność, ale na rzecz każdoczesnego właściciela działek. Czyli ta służebność, kolokwialnie mówiąc, będzie już dożywotnia dla tych działek. Nie ma możliwości wypowiedzenia tej służebności. No nie jest to tak, jak było powiedziane na poprzedniej sesji w tym zakresie. Część uwag wojewoda, sztab, wydział prawny wojewody wychwycił, ja opisałem więcej uwag, dlatego bardzo bym prosił o to, aby ta uchwała została zdjęta z porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem pana burmistrza? To jest podpunkt H punktu 7. Najpierw G. Podpunkt G punktu 7. Kto jest za? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, bardzo bym prosił, aby pan burmistrz wyjaśnił, czym jest spowodowane to, że te uchwały będziemy podejmować, bo myślę, że to jest też kluczowe w tym momencie sesji. My wiemy, mieszkańcy niekoniecznie. Dziękuję. Bardzo proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Mamy tutaj dwie uchwały dotyczące radnych, dotyczące sołtysów. I to są dwie rzeczy. Jedna podstawowa. Do wszystkich prezydentów, burmistrzów, wójtów wojewoda świętokrzyski rozesłał pismo, w którym po ostatnich wyrokach sądów administracyjnych i NSA stwierdza, że będzie traktował od tego momentu wszystkie uchwały dotyczące diet
jako prawo miejscowe, które podlega publikacji. W naszej uchwale dotyczącej zarówno diet radnych, jak i diet sołtysów, ostatni punkt mówi o wejściu w życie z dniem podjęcia i uchwały te nie były publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego. Dlatego też zmieniamy ten zapis i one wejdą w życie z dniem publikacji. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwoty i inne punkty, tam się nic nie zmienia. I druga rzecz, mieliśmy podane to procentowo w odniesieniu do tej nowej ustawy i potem rozporządzenia. Natomiast po kontroli obecnej sprzed, nie wiem, miesiąca, dwóch, no są różne stanowiska i różne interpretacje dotyczące pierwszego punktu tych właśnie procentów. Powiem tak, półtorej roku temu, przepraszam, równo dwa lata temu mieliśmy również kontrolę. To było wszystko w porządku, natomiast tak jak to bardzo często w naszym kraju bywa, przepisy się nie zmieniają, natomiast zmieniają się interpretacje i wyroki sądów. Dlatego tutaj wielka prośba o wprowadzenie, żeby to uporządkować i mieć chwilę spokoju. Natomiast czytając wiele wyroków w USA dotyczących uchwał, no to proszę Państwa, czasami te wyroki nawzajem sobie zaprzeczają. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, my również dostaliśmy pismo jako Rady Gmin Miast. Ja nie zauważyłem tam zapisu, że to od tej chwili. Według tego, co tu jest napisane i według mojej wiedzy, to obowiązywało od pewnego czasu, nie od tej chwili. Jest sugestia, aby to zweryfikować, no ale nie jest do końca tak. I skoro ta uchwała, no brak zgodnej z prawem publikacji aktu normatywnego skutkuje brakiem jego mocy prawnej. Takie jest zdanie w tej uchwale. Czy jest opcja taka, że diety były wypłacane na podstawie uchwały, która była niezgodna z prawem, według tego, co pan wojewoda, a konkretnie dział prawny wojewody wystosował do nas jako radnych. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Wysoka Rado. Proszę państwa, ten sam właściciel podpisu, pan wojewoda i jego wydział prawny, uchwałę, która była przyjmowana, nie wiem, półtorej roku temu, sprawdzał pod względem prawnym i nie miał do niej żadnych zastrzeżeń. Jak pan to pismo tam nie cytował, tylko o nim wspomniał, to tam wynika z niego, że od tego momentu wszystkie uchwały, które będą trafiać do wojewody i stąd ten zapis, że od tego momentu będą wszystkie uchwały dotyczące diet sprawdzane, będą traktowane jako prawo miejscowe, ponieważ tak jak powiedziałem, ten sam Wydział Prawny Wojewody, bo myślę, że mi pan przyzna rację, że wszystkie uchwały trafiają do kontroli w zależności od tego, czego ta uchwała dotyczy, albo do Wydziału Prawnego Wojewody, albo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, będzie teraz stał już na jednym stanowisku. Natomiast jak przejrzy pan, pewnie pan przeglądał te uchwały, to w momencie, kiedy one były podejmowane, bo były w tym samym czasookresie podejmowane na terenie całego województwa i całej Polski, akurat w Świętokrzyskim przechodziły i jako prawo miejscowe, i jako zwykła uchwała. I stąd to zamieszanie, natomiast nie widzę tutaj zagrożenia, żeby miało się coś zadziać wstecz, ponieważ gdyby się miało zadziać wstecz, to w ten sposób publikację tej uchwały, znaczy brak publikacji tej uchwały dotyczy naszej gminy od początku istnienia samorządu. Wiadomo, że tyle się cofać nie można, natomiast to jest wszystko spowodowane tym niedoskonałością i brakiem dokładnego sprecyzowania tych diet. Ja już to mówiłem na komisjach. W tej samej ustawie powinien być jasny i prosty zapis, że radny w gminie do 15 tysięcy, to przewodniczący tyle i tyle, zastępca przewodniczącego tyle i tyle, radny tyle, burmistrz tyle. Od 15 do 50 byłoby wszystko ok. Nie zastanawialibyśmy się po 15 razy, jak co zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Słucham, panie radny, proszę. Mam tylko taką jedną uwagę, że być może mamy
trochę inne pisma do burmistrzów było skierowane i wójtów i trochę inne do radnych. Powiem w ten sposób, no nie jest też prawdą, że to by były wszystkie diety od początku istnienia samorządów, bo jak pan burmistrz doskonale pewnie wie, obowiązuje pewien okres tylko, za który mogłyby być oddawane, nazwijmy to, te diety radnych, nie oczywiście od początku kadencji, tylko tutaj pani Zofio, mam nadzieję, że pani to, co teraz powiedziała, będzie przy kolejnej uchwale też podobnie z tego stanowiska wychodzić i ja to pani przypomnę za chwilkę. Dlatego proszę też nie mówić, że to by było od zawsze, tam bodajże jest przez ostatnie 3 lata chyba, z ostatnich 3 lat ewentualnie byłoby, jest możliwość wyciągnięcia jakichś konsekwencji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, przystępujemy. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mówiłem, że tak u nas jest od początku istnienia samorządu, natomiast myślę, że wszyscy tu wiemy, że roszczenia wstecz to jest 3, 5, 10 w zależności od sytuacji. I tu by było bardzo, bardzo różnie, ale nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Z drugiej strony uchwała była, że tak powiem, sprawdzana przez nadzór i w uchwale jasno pisze, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Bodzentyn. I chciałbym tu gdzieś tak, nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, gdybyśmy nie realizowali, to pewnie byłyby odsetki inne różne rzeczy. Natomiast przeczytam ostatnie zdanie z tego pisma, ja myślę, że to jest taka sama treść. Pisma wojewody dotyczących tej uchwały i uchwały dotyczącej sołtysa. Przedstawione stanowisko organu nadzoru z przedmiotowej kwestii będzie realizowane w ramach przysługujących wojewodzie świętokrzyskiemu kompetencji. Będzie realizowane. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Myślę, że wszystkie wątpliwości, które były zadawane, to już były powiedziane. Słucham, panie radny, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak jak pan przeczytał ostatnie zdanie, tak jak wynikało z części, którą ja odczytałem, ten zapis obowiązywał już wcześniej. Dlatego też no, możemy się łapać za słówka, ale też patrzmy pod kątem całej treści tego pisma. Dziękuję. Zabrał pan głos tylko po to, żeby powiedzieć to, co już pan powiedział. I zabiera pan czas pozostałym. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem pana burmistrza o podpunkt G punktu 7? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że wniosek pana burmistrza uzyskał większość głosów, to jest 14 za, przy jednym głosie wstrzymującym się, to jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem pana burmistrza o... Kto jest z państwa radnych za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem pana burmistrza o podpunkt H punktu 7? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam również, że wniosek pana burmistrza uzyskał większość głosów i będzie wprowadzony do porządku obrad przy większości głosów za i jednym głosie wstrzymującym się, to jest radny pan Dominik Dudek. Przystępujemy do głosowania wniosku radnego pana Dominika Dudka. Kto jest za zdjęciem z porządku obrad pod punktu F punktu 7? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że wniosek radnego pana Dominika Dudka nie ma większości głosów, nie uzyskał większości głosów, tak powiem, przy 4 głosach za, 11 głosach przeciwnych, to jest przeciwnych Agnieszka Barcikowska, Borek Marzanna, Teresa Bzymek, Zofia Gliwa, Jankowicz Bogusia, Matla Mariusz, Obara Ania, Sikora Katarzyna, Skarbek Dominika,
Teofil, Jerzy Wilkosz, Jan i czterech za, Bonderski Włodzimierz, Ewelina Drusz, Dominik Dudek, Zieliński Tadeusz. Proszę Państwa Radnych o przegłosowanie całego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został większością głosów przyjęty przez Państwa Radnych. Przechodzimy do punktu czwartego. To jest przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 stycznia 2023 roku. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że protokół sesji z dnia 26 stycznia 2023 roku został przez Państwa Radny przyjęty większością głosów, przy jednym głosie wstrzymujących się, to jest Radny Pan Dominik Dudek. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu piątego, to jest przedstawienie raportu o stanie gminy Bodzentyn za 2022 rok. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Jak co roku od 5 lat do końca maja mam obowiązek przedstawić raport o stanie gminy za rok ubiegły. Raport o stanie gminy Bodzentyn opracowano w związku z artykułem 28a ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym jako kompendium wiedzy o sytuacji w gminie w roku ubiegłym. Przedmiotowy dokument w jednym miejscu przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty zakresu działania gminy w oparciu o liczby, statystyki i przykłady, które pozwalają na lepsze zrozumienie istoty funkcjonowania samorządu. Raport może zatem być traktowany przez mieszkańców jako źródło podstawowej wiedzy o działaniach gminy i jeden z elementów polityki transparentności działań jej organów. Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Przygotowany został na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentynie oraz jednostki organizacyjne i stanowi zestawienie najważniejszych danych o samorządzie. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza za rok ubiegły, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Bodzentynie. Takim celem podstawowym niniejszego raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną z uwzględnieniem najważniejszych aspektów funkcjonowania gminy Bodzentyn. Raport obejmuje szereg zagadnień, począwszy od charakterystyki ogólnej gminy, informacji demograficznej, o władzach lokalnych, gminnych jednostkach organizacyjnych, przynależności gmin do związków, o finansach gminy, działalności inwestycyjnej, funduszu sołeckiego, mienia komunalnego, gospodarki mieszkaniowej komunalnej, gospodarki opadami, zdrowie, oświata, współpraca z jednostkami pozarządowymi, kultura, sport, pomoc społeczna, przedsiębiorstwo usług komunalnych. Jest szereg tabel, wykresów, schematów, które opisują najważniejsze fakty. Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie treści raportu oraz tego, co należy umieścić w kolejnych jego wydaniach. Jest to dokument, który zajmuje około 80 stron szczegółowych danych, opisów. Dla mnie, jako gospodarza gminy, tak rzuciło się w oczy jedyny niepokojący trend, taki na stronie 7, jeśli chodzi o demografię. Szanowni Państwo, w zeszłym roku urodziło się w naszej gminie 80 dzieci, a niestety zmarło 142 osoby. Także populacja w naszej gminie z roku na rok się zmniejsza, więc to jest taki dla nas taki troszeczkę taki sygnał, że
że jest mniej mieszkańców w naszej gminie i to jest trend, jak widzimy, nie tylko u nas, ale też w sąsiednich gminach w naszym województwie, że ubywa nas jako Polaków w naszej ojczyźnie. Ten materiał jest zamieszczony już na informatorze dla radnych. Można się z nim zapoznać, można się z nim zapoznać i prześledzić, sprawdzić, poczytać. I będzie dzisiaj zamieszczony też po sesji na BIP-ie, że każdy mieszkaniec będzie mógł się z tym zapoznać i ocenić naszą sytuację naszego samorządu, naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. To jest przedstawienie raportu o stanie gminy Bodzentyn za 2022 rok. To było. Przechodzimy do punktu 6, bo się nie wyświetliło. Przepraszam. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn za 2022 rok na podstawie sprawozdań odpowiednich służb. Szanowni Państwo, z Ochotniczej Straży Pożarnej prezes przybędzie w późniejszym terminie, dlatego też pozwolę mu sobie udzielić głos, a na obecną chwilę przechodzimy do punktu kolejnego. Proszę, pan radny, pan Dominik Dudek. Pani przewodnicząca, ale nie mamy sprawozdania z policji, kiedy je ujrzymy, bo to jest bardzo istotne, zważywszy na fakt tego, co się dzieje obecnie w naszej gminie, o czym szerzej powiem w wolnych wnioskach. Czy przedstawiciel policji pojawi się dzisiaj? I czy z takim sprawozdaniem będziemy mieli możliwość się zapoznać? Dziękuję. Przedstawiciel policji również został zaproszony. Miał być na dzisiejszej sesji. Czy przybędzie? To trudno mi jest powiedzieć. Zadeklarowali obaj panowie, że na sesję przybędą. Natomiast jak w realiach będzie, to dopiero możemy się przekonać w późniejszym terminie. Na obecną chwilę przechodzimy do punktu 7. To jest podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2047. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2047 została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów przy jednym głosie przeciwnym. To jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów przy jednym głosie przeciwnym. To jest radny pan Dominik Dudek. Przystępujemy do kolejnego punktu. To jest podpunkt C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, radny pan Tadeusz Zieliński. Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja chciałbym zapytać, bo budujemy ścieżkę pieszo-rowerową, dofinansujemy to 800 tysięcy dla Woli Szygiełkowej i Bodzentyn. Jestem za tym absolutnie. Proszę wytłumaczyć mieszkańcom Psar. Od 2015 roku próbujemy budować chodnik Psary Żeromskiego, Psary Stara Wieś, ulica Żeromskiego, Bodzentyn i stoimy w miejscu z tym. Dlaczego tak się dzieje? Czy nie można te, właśnie dokończyć tego dzieła jednego, które zaplanowane jest? Ja tylko chciałabym takie drobne sprostowanie. Jeszcze nie budujemy ścieżki dla Celin, Woli Szczygiełkowej, Bodzentyna. Jesteśmy na etapie dopiero projektowania. Proszę, tak, pan ale burmistrz. Zaczęła się już.
właśnie ta decyzja. Proszę, pan burmistrz, pan Dariusz Skiba, a może jeszcze oddam głos panu burmistrzowi, to jeszcze radny pan Włodzimierz Bonderski. Bardzo proszę. Ja bym chciał to samo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, żeby to, co pani myśli, żeby pan burmistrz rozszerzył, na co jest to udzielenie pomocy dla powiatu kieleckiego, żeby ludzie zobaczyli, jakie są koszty, jakie są wyzwania przed nami i jakie to są koszty i skąd mamy wziąć na to pieniądze. Niech sobie każdy przeanalizuje sobie sam. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Szanowni Państwo, pytanie i prośba radnego Zińskiego jest zasadna, absolutnie jest. To jest konieczność. Tylko przypomnę, że gmina podjęła się tego działania, podobnie jak teraz Bodzentyn, Celinów, Wola, Szkiełkowa, od zaprojektowania. I gmina Bodzentyn zaprojektowała tam przebudowę chodnika. Przekazaliśmy projekt do starostwa, bodajże już minęło chyba 3 lata temu, 4 lata temu, dokumentację, z której wynikało, że powiat musi przejąć część gruntów. Po kilku korespondencjach między starostą, zarządem dróg powiatowych i Wydziałem Geodezji i Kartografii, no, zdobył się klincz. W pewnym momencie, jeśli chodzi o Psary, tutaj Bodzentyn, ulica Żeromskiego, Psary, Stara Wieś, powiat złożył wniosek o dofinansowanie. Ona była na liście rezerwowej, ta droga, w 2019 roku, ale powiat zrezygnował z tej inwestycji. Więc my będziemy cały czas zabiegać o to, żeby ulica Żeromskiego i Psary też były objęte tymi działaniami projektowymi, jak pozostałe inne miejscowości. Trzeba podkreślić, że to była jedna z pierwszych dróg powiatowych, na którą gmina zrobiła projekt, obok Wilkowa i Świętej Katarzyny. To były dwie kluczowe miejscowości, ulica Żeromskiego, Bodzentyn, Psary, Stara Wieś. I ten projekt jest, on jest do wykorzystania. W przypadku, gdy będziemy mieli decyzję jeszcze o wprowadzeniu do budżetu kolejnych jakichś środków na ten odcinek z Bodzentyna do Psar, będziemy wnioskować do starostwa, żeby tak wzorem właśnie z innych miejscowości, na przykład jak teraz Wiązkę kończymy, czy teraz będziemy zaczynać ulica Południowa, Celiny, Wola, też zamiast chodnika zrobić ciąg pieszo-rowerowy w asfalcie, bo kostka już chyba odchodzi do lamusa, więc dla lepszej komunikacji będzie zaprojektowanie w asfalcie. I na pewno tego nie zostawimy. Będziemy rozmawiać z starostą, żeby podjąć kolejne rozmowy o współpracy i wzorem innych miejscowości od nowa zaprojektować i udzielić pomoc rzeczową na zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego z Bodzentyna do Psar. I to będzie też naszym działaniem. A jeśli chodzi, moi drodzy, o odcinek, o tą uchwałę, którą dzisiaj proszę o podjęcie, o zmianie kwoty, dlatego że w budżecie gminy była kwota 200 tysięcy złotych na zaprojektowanie, przebudowę drogi Bodzentyn, ulica Południowa, Celiny, Wola, Szkiełkowa. Jest to odcinek około 7 kilometrów, dość duży, wraz z przebudową czy budową kanału tłocznego na kanalizację z Woli Szkiełkowej do Bodzentyna, dlatego że oczyszczalnia ścieków w Woli jest nie do końca funkcjonalna, tak można delikatnie powiedzieć. I chcemy na prośbę pani prezes spółki, żeby przekierować ścieki z Woli Szkiełkowej do nowo budowanej oczyszczalni, która jest zaprojektowana na ponad 10 tysięcy mieszkańców. I oferty, które zostały złożone w tym roku w kwietniu na to działanie, na przebudowę tej drogi wraz z zaprojektowaniem kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej, to jest najtańsza oferta, to była 1 020 090 zł, tak to wychodzi. 900 tysięcy złotych, przepraszam. 1 020 900 zł, o, tak poprawnie będzie. Jest to kwota, no, dla nas może nie szokująca, ale bardzo duża. Dlatego jest konieczność zmiany uchwały, żeby prowadzić wieloletnie prowadzenie finansowania kwotę dodatkową o 800 tysięcy złotych, czyli ta kwota, która by
no, zabezpieczyła nas, jeśli ogłosimy kolejny przetarg ewentualnie za niedługi czas. Sądzę, że to w ciągu tygodnia ogłosimy przetarg po raz kolejny i zobaczymy, jakie będą oferty. Złożyły 4 oferty. Najtańsza była, to co mówiłem, około 1 miliona, a najdroższa była 1,5 miliona złotych. To jest program wieloletni. On przewiduje rozpoczęcie w tym roku, zakończenie w 2025 roku. Także jest konieczność podjęcia tej uchwały, żeby zacząć projektować, a później starać się o środki na budowę tego oczekiwanego odcinka drogi powiatowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Proszę, radny pan Tadeusz Zieliński. Panie burmistrzu, jeszcze tak dokładniej, żeby powiedzieć mieszkańcom, gdzie będzie pierwszy wybudowana ta ścieżka pieszo-rowerowa Celiny, czy tam Wola Szczygiełkowa-Bodzentyn, czy Psary Stara Wieś Żeromskiego? No, mi się wydaje, że trzeba by kolej rzeczy jakoś zachować, nie? Budowy. Czy szanowni państwo, nie jestem dbam o swoich. My na etapie kilku ostatnich lat nieraz przekazywaliśmy informacje, ile środków przekazujemy dla powiatu. To jest około teraz 2,5 miliona złotych bodajże, plus 2,5 na inwestycje Świętego Katarzyna Wilków. I to są drogi, które projektujemy dla powiatu. Dla powiatu, czyli projektujemy na przykład Podmielowiec, Wiązkę, wzdłuż parcelę Orzechówka. Projektujemy teraz będzie już. Wiem, tylko teraz będzie właśnie plan projektu Bodzentyn, Celiny, Wola Szczygiełkowa, Śniadka, Śradowice, Podlesie i jeszcze Skorucin. Więc jeszcze projektowaliśmy Siekierno, prawda? Siekierno. Także to było około 10 projektów. I jak teraz dołożymy tą kwotę blisko miliona, no to będzie niecałe 4 miliony same projekty. Gmina, czyli my, mieszkańcy, dołożymy do dokumentacji tylko projektowej na przebudowę dróg. I kolejność będzie też zależała od starosty kieleckiego, od zarządu powiatu, gdzie państwo złożą wnioski o dofinansowanie. W tej chwili publicznie mogę powiedzieć, że kończymy Wiązkę i ona jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o drogę powiatową, bo tam jest tranzyt dla kierowców właśnie do Siódemki. A pozostałe drogi to będą ustalane ze starostą, bo to starosta jest właściwie drogi, zarządcą drogi, więc ustalimy ze starostą czy zarządem całym i wspólnie z nami. To musimy usiąść w innym terminie i zobaczymy, jakie będą środki na dofinansowanie na poszczególne odcinki. Teraz nie chcę wyrokować i robić werdyktu w imieniu Zarządu Powiatu Wileńskiego, która z dróg będzie pierwsza. Chcielibyśmy, żeby wszystkie były od razu, ale to jest niemożliwe, bo to są kwoty bardzo, bardzo duże, wysokie, jeśli chodzi o przebudowę dróg. Proszę, radny pan Włodzimierz Bąterski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Droga, przebudowa drogi Psary-Bodzentyn to jest inwestycja, która już była praktycznie zaprojektowana 3 lata temu, tak? Była złożona jako na listę rezerwową, nie dostała się. Czy w związku z tym co rok były ponowienia tej inwestycji, wrzucenia do budżetu powiatowego, czy to już po prostu żeśmy sobie odpuścili? No bo skoro zainwestowaliśmy środki na to, żeby zrobić projekt, skoro ja i pan Tadeusz i pan też się przychylał do tego, żeby tą drogę robić, od 4 lat praktycznie ta droga jest tak, że będziemy robić i nagle się okazuje, że tej drogi w ogóle nie robimy. Gdzie jest projekt? Czyli nie można gdzieś próbować to, żeby tą drogę wrzucić do powiatu, gdzieś naciskać na to, żeby tą drogę zrobić, bo my rozmawiamy na etapie projektowania Wola Szczygiełkowa, Celiny Południowa, ale to jest droga, która może być zrobiona inwestycja za 7 lat. A my mówimy o Psarach, gdzie mamy praktycznie przygotowane wszystko, oprócz no, wykupu chyba gruntów, no bo nie wiem, jeżeli by to z Lidu szło, to może by to było jakoś taniej. Proszę się ustosunkować do tego. Dziękuję. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Szanowni państwo, jeśli posiadacie państwo wiedzę o tym, że już kilka lat temu
podjęliśmy bardzo szerokie działania, żeby właśnie ulica Żaromskiego i Psary Stara Wieś były przebudowane, to świadczy o tym, że nie traktowaliśmy tego bardzo tak delikatnie, tylko od razu jedna z tych form była procedowana. I pamiętacie, szczególnie panowie z PSAR, jakie były problemy z projektantem, który zaprojektował 2 lata, który nie do końca, znaczy były naliczone kary i to trwało dłuższy czas. I na nasz wniosek zarząd powiatu wtedy złożył do konkursu też dokumenty, żeby uzyskać środki. Ona była na liście rezerwowej i później stwierdzili w zarządzie powiatu, że lepiej, jeśli nie zdążyli uregulować gruntów wokół tej drogi, to złożą kolejny wniosek w formie zaprojektuj, wybuduj, co tego nie uczynili. Więc nie wiem, czy to jest próba szukania we mnie jakiegoś winnego, czy przecież cały czas mieliśmy na względzie, żeby tą drogę zrobić. Po to była umowa aneksowana. Pan zapłacił kary w związku z tym, że się opóźniał, ale z bólem zrobił ten projekt. Dokumentacja projektowa leży, tylko że zarząd powiatu miał uregulować stan prawny gruntów. Podziały zrobić działek. Przy UNIK jest, nie u nas w gminie, tylko w powiecie jest Wydział Kartografii i Geodezji i mają tego pracowników, którzy to mają obowiązek zrobić. I mieli złożyć właśnie wniosek o formie zaprojektuj, wybuduj, o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. I tego się to się nie stało. To ileż możemy my zrobić? Możemy tylko ciągle apelować, żeby podtrzymali to, co kiedyś obiecali. Mnie też na tym zależy bardzo, bo tam przecież zaangażowanie było duże i czasowe, emocjonalne i też jakoś finansowe. I wielokrotnie tam byliśmy na gruncie z tym, z projektantem, który tu przyjeżdżał dość w różny sposób i były ustalenia konkretnie poczynione, żeby tą inwestycję zrobić. No okazało się, że od zwrotna informacja z powiatu niestety była nie do końca jasna i będziemy dalej apelować. No, my teraz możemy co zrobić według mnie. W formie tak samo jak to droga jest Bodzentyn Południowa do Celin i do Woli, też popisać znowu porozumienie i robić kolejny projekt, jeszcze jeden, tylko już w innej formie. Dziękuję. Proszę radny, pan Włodzimierz Bonderski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja akurat nie jestem osobą, która ma jakieś pretensje w stosunku do pana osoby, bo wiem, jakie jest zaangażowanie z pana strony, wiem, jak to wszystko wygląda. Do kogo mam pretensje, to mam. Zbliżają się wybory, jest sytuacja taka, jaka jest, że pewne ugrupowanie daje środki swoim, my nie jesteśmy akuratnie, jak to się mówi, swoimi, tylko mam pretensje do radnych powiatowych, nie widziałem ich tu w ogóle. I teraz gdzie jest rola radnych powiatowych? Może by coś zaczęli robić, a nie przyjdą 3 dni przed wyborami, będą klepać po plecach i mówić: Dareczku, pomóż mi, wiesz, ja ci to odpracuję, ja ci to pomogę, bo żadnych korzyści z tych panów nie mamy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Przypomnę, że jest to uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego została przez państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, punktu 7, to jest podpunkt D. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bodzentynie. Proszę, do dyskusji zgłosił się radny pan Dominik Dudek. Proszę. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mam pytanie. Jak to jest, że ciągle Wydział Prawny Wojewody zarzuca nam jakieś niedociągnięcia w projektach uchwał? Mamy 2 mecenasów w urzędzie i ciągle coś jest nie tak. Pytanie
jest następujące i tutaj może do pani Zofii Gliwy, bo wcześniej mówiła, że prawo nie działa wstecz. Jak szanowni państwo chcecie to zrobić, że na obecną kadencję będziemy zmieniać statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który będzie obowiązywał na kadencję, która już sprawuje swoją funkcję, a więc wybraną w 2019 roku. Pani Zofia wcześniej mówi, że prawo nie działa wstecz, za chwilę pewnie, bo tą uchwałę pan burmistrz zaproponował, to pani zagłosuje pewnie za. No jak to jest, że raz prawo może działać wstecz, drugim razem nie może działać wstecz? Szanowni państwo, skoro dział prawny no, wyknął nam jakieś elementy, to może wybierzmy tą radę raz jeszcze, aby nie tworzyć takich, nazwijmy to, no nie do końca może wirtualnych tworów, ale dla mnie takich no nie do końca fair tworów, że nagle będziemy sobie wydłużali kadencję tego naszego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Prośba taka o zweryfikowanie tego i przemyślenie. I prośba do pana burmistrza. Pewnie pan pamięta, pan doskonale wie, co się w gminie dzieje, jakby pan mógł rzucić kwotę, ile kosztują nas miesięcznie mecenasi. I jak często oni pojawiają się w urzędzie. Dziękuję. A jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Pan Włodzimierz Bonderski, radny, kiedyś zasygnalizował takie coś, aby pod uchwałami podpisywał się mecenas, pod projektami uchwał. No przez pewien czas to funkcjonowało, obecnie już to nie funkcjonuje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Panie przewodnicząca, szanowni państwo, jak zwykle pan Dudek tutaj próbuje jakąś wprowadzić znowu napięcie i próbę dyskusji między nami, która składa się do płyty chodnikowej. Szanowni państwo, doświadczyliśmy w ostatnich latach zmian w systemie samorządu. Sejm wydłużył kadencję samorządu. Jednocześnie dla usprawnienia prac samorządu kiedyś podjęliśmy uchwałę, czy Rada podjęła, o wydłużenie kadencji też sołtysów. Prawda? Więc nam się wydawało też analogicznie, żeby też wydłużyć Radę Społeczną, która pracuje bezpłatnie. To jest struktura opiniotwórcza. I żeby nie robić teraz jakichś specjalnych spotkań, zebrań, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma jakichś tłoków do pracy w tej Radzie, nie ma jakiegoś nacisku, żeby ludzie tam się jakoś, tak powiem, wszyscy pchali do tej pracy. Trzeba wręcz niekiedy sugerować i prosić, żeby osoby z poszczególnych miejscowości wyraziły chęć pracy. I dlatego nie jest teraz czas na robienie teraz znowu kolejnych wyborów do Rady Społecznej. Jeśli chodzi o mój pan o korekty, jeśli wojewoda, wojewody służby prawne, to nie jest nic nowego, bo to jest, tak się dzieje w każdym samorządzie, bo to jest ta komórka u wojewody, żeby nas po prostu kierować, prawda, wspierać, pomagać. To nie jest coś, co jest jakoś rażąco łamane prawo, tylko sugestia i prośba o zmianie pewnych zapisów naszego prawa miejscowego. Czy to jest coś strasznego? Mecenasi też ciągle siedzą w leksach, badają, co się dzieje, jakie są zmiany. Mówi pan o takim samorządzie niewielkim, jakim nasz jest, a co się dzieje u góry, w Trybunale Konstytucyjnym? Są ludzie, profesorowie, wykształceni ludzie i też my jako naród patrzymy na to wszystko, kto ma rację. I to właśnie stąd się biorą podziały, że my do końca nie wiemy, czy ci prawnicy, i którzy są właściwie przygotowani. A pan zarzuca nam, prawnikom naszym, że to są nieudolni, czy są niewykształceni, że mniej pracują. Ileż tych uchwał nam wojewoda uchyliła w ciągu tych 4 lat? Ileż tych? Jak tu mamy 130 uchwał za rok ubiegły, niech pan powie, ile nam wojewoda uchylił. Jak pan jest taki biegły. Jaki procent tego, co nam uchyliła wojewoda? To są jednostkowe sytuacje, gdzie w każdym samorządzie zdarzają się jakieś błędy w druku, błędy pisarskie, czy... I prawo jest właśnie przez różnych prawników jest inaczej
inaczej oceniane. Więc tutaj pan zaraz znowu coś pan powie, jakąś nową głupotę, która będzie powodowała, że społeczeństwo będzie odbierało nas za jakichś nieudaczników. To jest normalna procedura. Ktoś jest proces odwoławczy, pan przecież prowadzi, pan jest chyba kryminologiem, tak? Te postępowania na uczelni. I dlatego pan może taki jest dociekliwy. Ale każda instytucja, każdy departament posiłkuje się postawami prawnymi, a są służby odwoławcze, są jednostki odwoławcze, które to weryfikują. Więc to nic nowego. Sprawa Rady Społecznej jest dla mnie jakby rzeczą, bo wcale tego nie musieliśmy robić. Nawet była sytuacja, że była ostatnia rada i rozstaliśmy się jakby na ostatniej radzie w miesiącu, bodajże kwietniu czy marcu, ale wpadł nam pomysł do głowy, żeby już nie robić teraz tych wyborów, bo ciężko by znalazł teraz, ktoś by się zgłosił do pracy w tej Radzie, to poczekajmy już do końca kadencji samorządu i wydłużmy o rok pracę Rady Społecznej Służby Zdrowia. I czy to jest takie coś wyjątkowego, coś takiego drażliwego, to ja tego nie rozumiem. Dziękuję radny. Proszę, pan Dominik Duda. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, wyskakuje pan z płytami chodnikowymi. Nie wiem dlaczego, czy one były bardzo panu bliskie. Nie wiem o co chodzi. Odnośnie sugestii wojewody, no nie jest aż tyle uchylane, bo część uchwał sami zmieniamy. To jest kolejna rzecz. Nie twierdzę, że mecenasi są nieudolni, ale może dobrze by było, aby no, zwrócili uwagę na te aspekty, skoro tak jak pan mówi, leksy analizują bez przerwy, abyśmy na to zwrócili uwagę. Panie burmistrzu, ja wiem, że w naszym województwie są bardzo dobrzy mecenasi. No ja znam przypadki, gdzie mecenasi obsługujący niektóre gminy dają darowizny na rzecz gminy po 50 tysięcy złotych. W naszym województwie takie przypadki się zdarzają. Czyli mamy dobrych mecenasów na terenie naszego województwa. Panie burmistrzu, moja sugestia była tylko taka, żeby ci mecenasi no, weryfikowali te uchwały, żeby się te podpisy pod uchwałami, ich parawki pod projektami pojawiały i nie odpowiedział mi pan na pytanie, ile kosztują nas ci nasi mecenasi i jak często oni znajdują się w urzędzie. Dziękuję. Proszę, może burmistrz pan Darczyński. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja oceniam to jako dyskusję zbędną, a jeśli pan pozwoli, to ja za chwilę pójdę, zapytam kadrowej, bo ja nie pamiętam kwot i dokładnie, bo jeśli bym coś powiedział, może o parę groszy, to może pan mnie pozwie znowu do jakiegoś organu ścigania, że skłamałem, więc wolałbym posiłkować się umową, która jest u pani kadrowej i bym panu powiedział dokładną kwotę. To nie jest tajemnica, proszę pana, że ktoś bierze pieniądze, pensje za pracę. Pan też kiedyś powiedział, że pan się po to uczył, żeby nie pracować za darmo. Pan tu zarabiał kokosy u naszej gminie, z tego co pamięta pan. Lekko się drwiąco uśmiechając wobec społeczeństwa, panie Dudaj. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, wszystkie uchwały, które do państwa trafiają, są podpisane przez mecenasa, są w tej tutaj czerwonej teczce. Albo są podpisane, albo są potwierdzone za pośrednictwem maila, bo i tak pracujemy. Ten mecenas to jest 4400 netto, drugi, który w większości swój czas poświęca na udzielanie porad mieszkańcom, to jest niecałe 2000, jak dobrze pamiętam. I tak to na tą chwilę wygląda. Ja wiem, że pan nie lubi naszych mecenasów, ponieważ przez te 4-5 lat, które pan tu jest, pan ma tylko jedno tutaj marzenie, żeby wsadzić burmistrza, ewentualnie mnie. Pan się boi normalnie wystartować w wyborach, bo wie, że będzie problem, tylko widzi pan jedyną szansę w tym, żeby kogoś zamknąć i wszędzie pan widzi przestępstwa. Dwa, pan ma dostęp do materiałów, podobno pan je lubi. Niech pan sobie sprawdzi na statystyki wojewody, ile w naszej gminie w porównaniu z innymi gminami jest uchwał uchylanych. Jeżeli pan tak już dokładnie to sprawdza, bo takie informacje, przepraszam pani inspektor, one do nas przychodzą chyba po zakończeniu. Przynajmniej ze dwa razy widziałem takie informacje, gdzie były pokazane na tle innych gmin. Więc serdecznie proszę, niech pan zerknie i wtedy niech pan coś na ten temat powie. Tutaj do pani radnej Gliwy. W naszym kraju
jeśli chodzi o funkcjonowanie prawa, jest wszystko możliwe. Pamiętacie państwo, niedawno Sejm przyjął uchwałę, która nawet zamazywała wyroki sądów. Więc ja już się nie zdziwię niczemu. Wiele rzeczy widziałem, natomiast takich sytuacji nie wiem. My nie funkcjonujemy w oderwaniu od rzeczywistości, tylko my musimy realizować prawo, które uchwalają instancje wyższe. I tylko taka uchwała o dodatku węglowym, ustawa, przepraszam, pamiętacie państwo? Jeszcze nie weszła w życie, już była zmieniana. Więc o czym my w ogóle mówimy? Tak jak powiedziałem, ustawa, w ustawie o samorządzie gminnym, jeśli chodzi o diety radnych, nic nie było zmieniane od początku istnienia samorządów. I nagle w 2021, w 2022 zmieniło się podejście sądów i zmieniło się podejście wojewodów. Więc o czym my tu w ogóle dyskutujemy? Jeżeli ta sama instytucja nadzoru półtorej roku stwierdza, że jest wszystko ok, a po pół roku stwierdza, że jest nie ok. I potem wszyscy i my, i ta instytucja, która nas nadzoruje, musimy z tego wybrnąć, żeby no nie było problemu dla wielu, bo to dla wszystkich. I tak jak powiedziałem, nie jesteśmy sami. Powiem tylko jeszcze jeden fakt. W 2022 roku wojewoda kujawsko-pomorski wydał rozstrzygnięcie o uchyleniu uchwały, w której był zapis, że podlega publikacji. Czyli zupełnie w drugą stronę. A pan tu próbuje zasugerować, no mamy mecenasów, nie mamy mecenasów. Mamy. Jesteśmy z nich zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radny, pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, odnośnie tych uchylania tych uchwał, to co wspomniałem wcześniej, część z tych uchwał sami zmieniamy, nie dając możliwości uchylenia tej uchwały. To jest pierwsza rzecz. Ja panu nie przerywałem, bardzo proszę też nie przerywać. Wielokrotnie to panu powtarzałem. Druga rzecz. Mamy dwie rzeczywistości. Jedną, jak nie ma na przykład pani poseł Agaty Wojtyszek. Drugą, jak pani poseł jest. W jednym momencie partię rządzącą chwalimy, w drugim momencie wytykamy jej, jak jej oczywiście nie ma i tego nie słyszy, jakieś tam niuanse z zakresu partii rządzącej. Miejmy jedną twarz, nie miejmy dwóch twarzy i bądźmy tacy sami we wszystkich. Miejmy, panie burmistrzu, miejmy. Pan jest mistrzem świata mieć w posiadaniu kilku twarzy. Dlatego bardzo proszę, szanowni państwo, cały czas reprezentujmy jedno stanowisko. Dziękuję. Jakieś pytania związane z podjęciem uchwały mają państwo? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o głosowanie. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bodzentynie została przez państwa radnych przyjęta większością głosów przy jednym głosie przeciwnym. To jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Punktu siódmego, podpunkt E. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzę tylko, szanowni państwo, że informacje w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na ławników, szczegółowe informacje właśnie dotyczące ławników zostały umieszczone na BIP-ie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz na stronach internetowych. Do 30 czerwca można zgłaszać swoje kandydatury, jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Oczywiście, szanowni państwo, to co powiedziałam nie dotyczy jakby nas radnych, ale ogólnie kierowałam słowa do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt F punktu 7. Wyrażenie zgody, podjęcie uchwały na wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu. Proszę radny pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja myślę, że już wystarczająco dużo argumentowałem to, aby tej zgody nie wyrażać. Ja tylko mam ostatnią już taką prośbę do państwa radnych, aby nie było tak, że decyzje, które wy podejmujecie, są albo złe, albo gorsze, jak to powiedział jeden samorządowiec na jednej z poprzednich sesji. Zastanówcie się, co robicie i dlaczego to robicie, bo ja nie widzę żadnych argumentów, powtarzam, żadnych, za tym, aby tą zgodę wyrażać, ta zgoda nastąpiła. Ja nie widzę żadnych argumentów. Tu jedynym argumentem, jaki się pojawił na poprzedniej sesji, było to, że przedsiębiorca wystąpił. Szanowni Państwo, nie tylko przedsiębiorcy płacą podatki, ale również zwykli mieszkańcy też płacą podatki. I ja znam przypadki osób, którym mówiono, że się publicznie, że się pomaga, a im się nie pomagało. I to byli zwykli mieszkańcy. Tych zwykłych mieszkańców jest dużo więcej niż przedsiębiorców. Tak, tu są właśnie pani radna, mieszkańcy w tej gminie zwykli i niezwykli. Ci zwykli no nie mogą liczyć na przychylność władz, ci niezwykli mogą liczyć na przychylność władz. I tutaj ta uchwała jest tym najlepszego przykładem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, witam przybyłego na dzisiejszą sesję prezesa OSP, pana Bartłomieja Pytła. Bartosz Pytel. Przepraszam, Bartosz. Proszę, pan burmistrz, pan Dariusz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, pan radny tutaj Dudek po raz kolejny pokazuje swoją perfidię i obudę. Kiedyś była taka sytuacja, państwu przypomnę, jak był przeciwny, żeby zakupić grunt przy ulicy Pasieki, żeby poczynać ta ziemia, protestował, bo będzie komunikacja większa, bo będzie większy ruch koło jego domu. Teraz protestuje, żeby przedsiębiorca, który w jego mieście, gdzie mieszka, rozwijał swoją działalność, w jakiś sztuczny sposób utrudniać tą działalność. Nie tak dawno Rada Miejska podejmowała uchwałę o zbyciu, sprzedaży drogi gminnej w Bozentynie na ulicy Wolności dla przedsiębiorcy. Na zbyciu, sprzedaży, czyli pozbyła się gruntów na zawsze. I nie było takiej paniki, takiego obłudy nie było. Na poszerzenie działki dla przedsiębiorcy z Bozentyna. A nagle tutaj inny wniosek, to ja mam tak, traktować inaczej właśnie ludzi lepszych i gorszych. Jeśli Rada Miejska wyraziła zgodę na poszerzenie innemu przedsiębiorcy na rozwój działalności, to czemu mamy innemu blokować, żeby rozwijał działalność? I tym bardziej, że to nie jest sprzedaż, to jest tylko służebność. To nie jest sprzedaż. To jest cel publiczny, to jest mienie publiczne, żeby mieszkańcy, którzy są zaradni, mogli się rozwijać i podkreślam, z tego tytułu płacić podatki, bo tam powstaną obiekty mieszkalne, że będą płacili podatki ludzie. I w czym jest takiego zdrożnego i trudnego, żeby kilka metrów kwadratowych usłużyć, wręcz nie wiem, no z grzeczności to wypada, żeby komuś podać rękę, bo to nie jest moja Darka Skiby działka, tylko gminna działka, żeby później przedsiębiorca mógł właśnie działać w swoim zakresie, jeśli chodzi o rozwój swojej firmy i płacić podatki dla gminy. Na pana dietę na przykład, żeby pan miał dietę od mieszkańców. Pan przecież pobiera dietę, prawda? No nie wiem, że takiego śmiesznego jest, że pan tak ironizuje. Dlaczego, proszę państwo, a jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, że przecież ta uchwała była już podjęta przez Radę Miejską. To jest tylko zmiana, korekta w związku z zmianami w wpisie do ksiąg wieczystych i to jest tylko według mnie kosmetyka. Czego my się boimy,
My, znaczy pan tak, bo pan stwarza atmosferę, nie my, tylko pan tak, bo właśnie ja bym chciał pana wiedzieć, poznać, czego pan się faktycznie obawia, że ten człowiek, który zakupił 100 parę metrów kwadratowych skrawka, fragmentu nieużytku, tam co tam był przez lata nieużytek, obok transformatora, jakie zagrożenie pan widzi dla samorządu i mieszkańców? W jednym punkcie. Zagrożenie. Co się wydarzy, że ten człowiek przejmie jako służebność, gdzie mieszkańcy, tam 11 chyba garaży jest, mieszkańców ulicy Ogrodowej, będą mieli też dojazd, bo im się to nie zabroni. Ja mogę tam jechać, pan może przejechać, każda może dojechać, nie blokuje się tego żadnej komunikacji. Jakie pan widzi zagrożenia, żeby przekazać służebność temu właśnie, czy tej firmie? Jedno, nie wiem, jedno zagrożenie, żeby nas, może mnie rozjaśniło, że to się stanie stanie koniec świata, czy zapadnie się cały budżet, czy rozsadzi wszystko od środka. Jedną rzecz niech pan powie tak publicznie, merytorycznie, a nie jakimiś takimi hasłami, które pan nastraja widzów i nas wszystkich, mieszkańców też, że coś tu się dzieje niebywałego, strasznego, które nas tutaj pogrąży w jakichś ciemnościach. Jedną rzecz niech pan powie, co nam tutaj zagraża, to ta uchwała. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, tak po tej dzisiejszej wypowiedzi, ja już to wcześniej myślałem, tylko dzisiaj pan to potwierdza. Pan ma jakieś luki w pamięci. Nie wiem, z czego one wynikają. Podejrzewam tylko, ale nie będę głośno mówił, dlaczego te luki się pojawiły. Panie burmistrzu, niech pan sobie przypomni, odsłucha tą sesję, jak była sprzedaż działki na ulicy Wolności, jak ja głosowałem i co ja mówiłem. Niech pan sobie to odsłucha. Bo widzę, że są luki w pamięci i dzięki ustawodawcy, że mamy to nagrywane i rejestrowane. Bo takie kłamstwa, jak pan wypomina, może sobie każdy odsłuchać i zweryfikować. Panie burmistrzu, pan ma dziury w pamięci. To jest pierwsza rzecz. Dobrze, już przechodzę, pani przewodnicząca, do konkretów. Panie burmistrzu. Szanowni państwo, proszę o spokój, a pan radny niech zabiera głos w sprawie dotyczącej podejmowanej uchwały. Panie burmistrzu, blokujemy sobie całą działkę. Jak pan zobaczy, co my, w którym miejscu dajemy tą służebność, na co my dajemy tą służebność, my blokujemy sobie całą działkę. Bo my nie możemy tą działką w sposób dogodny i taki, jak my byśmy chcieli gospodarować. To znaczy, aby na przykład zmienić lokalizację tych garaży, które tam stoją, przestawić je w drugą stronę, a poszerzyć parking przy ośrodku. Jeden przykład. Nie wiem, czy pan sobie z tego zdaje sprawę. Korzyści płynące dla nas, dla gminy z tej służebności są żadne. Żadne. Tam są jakieś śmieszne kwoty, które zostały również przez wojewodę wytknięte i w treści uchwały się już nie pojawiły. To nie tylko księgi wieczyste były zamienione, ale pojawiły się też inne wątki, a ja jeszcze na inne wątki wskazywałem. Nie pojmuję tego, jak rozwój tego przedsiębiorcy będzie, jaki to będzie miało wpływ, bo on ma przynajmniej na czas, kiedy to było weryfikowane, miał swobodny dostęp od ulicy Świętokrzyskiej. Blokujemy sobie możliwość zarządzania tą działką w sposób taki, jakbyśmy chcieli. I to, co powiedziała jedna radna przed sesją, że myślała, że ta służebność jest nieczasowa, tylko do konkretnego właściciela. Nie, wy podejmujecie, bo ja oczywiście będę przeciwko, uchwałę, że my już nie będziemy mogli tą działką dysponować na zawsze. Nie rozumiem pana uporczywego nacisku na tą kwestię. Dlaczego pan tak mocno o to zabiega? Nie rozumiem tego. Naprawdę, jako człowiek, jako mieszkaniec Bodzentyna, gminy Bodzentyn, który nieraz stykał się z problemem zaparkowania samochodu przy ośrodku zdrowia, nie rozumiem pana nacisku na tą kwestię. Szanowny dlaczego panie tak się radny, dzieje? No pani przewodnicząca, ale chciała pani... Pani przewodnicząca, miała być sytuacja taka, że miałem dać argumenty, ja te argumenty daję, a pani mi głos przerywa i zabiera. Panie burmistrzu, ja nie mam takich dziur pamięci jak pan i niech pan nie mówi takich rzeczy. Po prostu naprawdę, niech pan nie mówi, niech pan myśli, co pan mówi, bo to jest do czasu takie fanaberyjne mówienie. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, jeżeli my rozwodzimy się na temat służebności tak obszernie, to co ja mam powiedzieć, kiedy nasze grunty w miejscowości Celinach zostały sprzedane tak na pstryknięcie palca, gdzie potem nawet nie mieliśmy na teren
pod boisko sportowe. I wtedy nikt tak gorliwie nie zabiegał, nikt się nikogo nie pytał, sprzedane, sprzedane, nie ma i koniec. Dlaczego wtedy nie robiono takich wywodów, kiedy była taka duża inwestycja sprzedawana jak Owin w Bodzentynie? Szanowny Panie, służebność to ja myślę, że my sobie nic nie blokujemy, natomiast Panu, który chce tam przedsiębiorcy czy też mieszkańcu, który chce tam jakieś realizować swoje plany inwestycyjne, to na pewno dużo byśmy mu zablokowali. Dlatego nawet jedna osoba musi być dla nas też ważna. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. W ogóle to komentowanie pańskich takich obrzydliwych jakichś insynuacji, o jakichś lukach w pamięci, jakichś kłamstwach jest po prostu totalnym chamstwem i to wszystko, totalnym chamstwem. Jest pan po prostu zwykłym tchórzem, który próbuje w jakiś sposób zabłysnąć tutaj na arenie, tutaj przed kamerami. Absolutnie to jest moje zdanie. I ono jest szczere, proszę pana. Jest szczere, bo pan tu jest radnym 4 lata, nie zrobił pan nic dla mieszkańców Bodentyna. Jaki pan miał pomysł na tą działkę przez te lata? Co pan wymyślił, żeby tą działkę zagospodarować? Jaką pan miał inicjatywę, żeby tą działkę, którą dzisiaj mamy taką gorącą dyskusję, żeby coś tam zrobić tą działką? Pan jako radny tej wybrany przez mieszkańców. A pan teraz ma czelność mnie pouczać i pokazywać jakieś moje błędy. Dziękuję. Minuta ciszy, proszę. Chwileczkę, bo przepraszam, chwilę, bo chciałem zobaczyć pana reakcję, jak pan się buja głową góra dół. Jak pan zachowuje się jak zwykły dzieciak. Panie burmistrzu, dziękuję. Proszę, radny pan Włodzimierz Bonderski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja nie jestem ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie. Mam kaca moralnego, gdzie kiedyś pewna opcja, nie polityczna, tylko pewna grupa sprzedała plac komuś, gdzie było boisko. Teraz z tego boiska już nie można korzystać, chociaż Łysica prosiła. I do tego czasu jest taki kaz moralny dla wielu osób, że gmina podjęła pewne decyzje. Ja odniosę się może tylko do tego, że jeżeli ten pan ma pewne plany odnośnie budowy czy rozbudowy bloków, to obowiązkiem gminy jest stworzyć dojazd, niekoniecznie mu dając jakąś tam papier na to, że on może korzystać. Bo jeżeli mu się umyśli, że za korzystanie z tego on będzie pobierał pieniądze od tych, co mają garaże, i nikt mu nie zrobi nic, bo to jest akurat nie jego dzierżawa i on może pobierać pieniądze od tych osób, które mają tam garaże przy tej drodze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, tutaj tylko chciałem się odnieść do wypowiedzi pana Włodzimierza Bonderskiego. Tam jest służebność, więc ta działka jest własnością nadal gminy i ten pan nie ma prawa do dysponowania tym gruntem i do nakładania jakichkolwiek opłat. To nie jest dzierżawa, to jest służebność. Umożliwiamy mu, czy jeżeli państwo wyrazicie zgodę na ustanowienie tej służebności, będzie miał, że tak powiem, wpisany do księgi przejazd przez tą działkę, a po prostu jeśli takowego nie będzie miał do tych działek, tutaj zakładam, że nie wiem, one są, będą podzielone, to nie dostanie odrębnie bez wydzielenia z drugiej strony, nie dostanie warunków po prostu. To tak to wygląda formalnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Szanowni państwo, tak naprawdę sprawę tą definiuje, określa kodeks cywilny, artykuł 145, i tam nie jest nigdzie napisane, że to gmina musi tą służebność, wyrażać zgodę na tą służebność. Jest tam właściciele gruntów sąsiednich. Nadmienię, tam nie tylko gmina jest, tam są właściciele gruntów sąsiednich, tam gdzie stoi budynek, gdzie jest dojazd do ulicy Świętokrzyskiej, tam gdzie według ksiąg wieczystych, którymi dysponowałem na tamten moment, właściciel był ten sam. Nie wiem, dlaczego akurat od gminy ta służebność ma występować. To, co powiedziałem, w czym to będzie ograniczone? Ano w tym,
że jeżeli będziemy chcieli, bo tam jest konkretnie określone, w którym miejscu ta droga dojazdowa ma przebiegać. My na tej drodze dojazdowej na przykład nie będziemy w stanie przełożyć garaży z jedną na drugą stronę naszej działki, ponieważ konkretną określamy lokalizację. Jak pan zobaczy sobie uchwałę, panie burmistrzu, nie wiem, czy pan ją widział, jest zaznaczone wyraźnie, gdzie to ma być i jak to ma wyglądać. To tam właśnie trzeba było sobie zobaczyć, bo była mapka i szkic. Dlatego, szanowni państwo, to co powiedziała pani przewodnicząca, dlaczego wtedy nikt nie protestował? Ano może dlatego, że nie... Tak, to jest jedna sugestia, panie burmistrzu, bardzo dobra. Cieszę się, że pan to zauważył. Druga sugestia to jest taka, że może nie było osób, które miały swoje zdanie i nie bały się tego zdania przedstawić. Pan burmistrz tam nazywa mnie różnymi określeniami, chociaż mieszkańcy określają mnie określeniami przeciwstawnymi do tego, co pan burmistrz prezentuje. Panie burmistrzu, niech pan panuje nad sobą, nie przerywa mi. Również to panowanie nad sobą dotyczy pana radnego Dominika Duda. Pani przewodnicząca, proszę nie pouczać. Dobrze, pani przewodnicząca, tylko że jak ktoś przemawia, to ja mu nie zabieram głosu i nie przerywam. Pan burmistrz tutaj cały czas jakieś gestykulacje i działania robi. Pani przewodnicząca, może właśnie dlatego, co pani powiedziała przed chwilą, żeby nie pojawiła się podobna sytuacja za 5-10 lat, że ktoś będzie miał pomysł na zagospodarowanie gruntów gminnych w ten czy inny sposób i będzie to utrudnione, ponieważ będziemy musieli tam zagwarantować służebność, czyli na przykład nie będziemy mogli tego ogrodzić, tego naszego placu, gdzie jest to nasz plac gminny, nie będziemy mogli tam postawić budynku i tak dalej. Niech pan panuje nad sobą. Naprawdę, panie burmistrzu, bo ja martwię się o pana po prostu, naprawdę, jako człowiek się o pana martwię. Dziękuję panu. Pani przewodnicząca, bardzo proszę o to. Bardzo proszę, już pani przewodnicząca, szanowni państwo, za 5, za 10, za rok, za 2 może przyjść nowa rada i która będzie mówiła tak jak pani przewodnicząca. Dlaczego wy wtedy głosowaliście tak? Dlaczego wy zrobiliście to i to i przez to zablokowaliście możliwość na przykład inwestycje? To jest decyzja państwa. Ja wiem, że tu jest mocny nacisk, niezrozumiały dla mnie przez pana burmistrza, który widzę, że nie było żadnej uchwały dzisiaj takiej, żeby pan tak emocjonalnie do niej podchodził. Dawno takiej uchwały nie widziałem. Ja no, przypuszczam, jakie będzie wasze stanowisko. Proszę bardzo o to, abyście zagłosowali przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo, szanowni państwo. A panie burmistrzu, proszę tylko powiedzieć, jaki to jest wielki areał, żeby mieszkańcy wiedzieli tego gruntu. To jest komunikacja. Pan Dudek tu to jest komunikacja drogowa. Tam obok tego stoją garaże mieszkańców Bodzentyna w ulicy Ogrodowej. Obok jest plac, forma drogi i to jest cały przedmiot sporu, żeby ten element, który jest ujeżdżony przez osoby parkujące w swoich garażach, udzielił służebności panu, który ma tam działkę z boku. Tak po ludzku, panie radny, nie potrzebuje od ludzi, przypuszczam, mało zrównoważonych jakiejś troski. Nie potrzebuje pana troski, bo to nie ma sensu, bo pan powinien zadbać o siebie, a nie o mnie, bo jestem dojrzałym człowiekiem. Dziękuję bardzo, szanowni państwo radni. Myślę, że już wszystko zostało powiedziane. Panie radny, ja wiem, że pan zawsze chce mieć to ostatnie słowo dla siebie. Wiem. Proszę bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca. O tym, że areał nie jest aż tak istotny w podejmowaniu takich decyzji, mogliśmy się przekonać no, na poprzednich sesjach, gdzie okazało się, że przez środek wyciągu w Bodzentynie biegnie droga gminna i niewielki kawałek drogi o niewielkiej szerokości mógł zablokować, czy potencjalnie mógł zablokować użytkowanie olbrzymiej inwestycji. Dlatego powierzchnia nie ma takiego znaczenia, jak jej lokalizacja, szanowni państwo. Ja jestem bardzo ciekawy, czy podobna sytuacja by była w innych miejscowościach, gdzie jesteście radnymi, czy blokowanie
ewentualnego rozwoju i pomysłu na zagospodarowanie tych gruntów, czy również bylibyście za udzieleniem takiej, wyrażeniem zgody na ustanowienie takiej odpłatnej służebności? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właściciel się nie zmienia, także myślę, że jeżeli by tam były jakieś takie prace związane z tymi inwestycjami, które pan przedstawił, na pewno nie będą blokowane. Dziękuję. Proszę pan radny Włodzimierz Bonderski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, zadam tylko takie proste pytanie. Czy jeżeli by była taka potrzeba przełożenia tych garaży, bo mi się wydaje, że jest taka potrzeba, bo ten parking z tymi 6 miejscami, co jest zrobiony z przodu, to nie wystarcza dla tych osób, które przyjeżdżają, bo parkują w różnych miejscach. Jeżeli by była taka możliwość i potrzeba, żeby przenieść te garaże na drugą stronę, i rozszerzyć ten parking jeszcze w miejsce garaży, jest to bardzo sensowne i mało kosztowne. Czy będziemy, podejmując taką uchwałę, jaką dzisiaj podejmujemy, mogli to zrobić, czy będziemy mieli to zablokowane? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Moi drodzy, pan kierownik Jarosław Dziedziński robi projekt budowy parkingu czy miejsc postojowych obok tego budynku lekarza na 10 do 10 samochodów. To jest jakby jego działanie. Nie pamiętam na jakim to jest etapie, ale będę miał spotkanie w tym tygodniu, to porozmawiam, jakim jest już odcinku, żeby tam rozszerzyć. Punkt drugi to sprawa garaży. Rozmawiałem wielokrotnie z niektórymi, którzy dzierżawią ten teren pod swoje garaże. Oni, z tego co pamiętam, od kilku lat wnioskowali, żeby gmina im to odsprzedała, te miejsca pod te garaże. Ale to jest wniosek mieszkańców. To się państwo możecie zająć tym. I to nie jest to, że ja naciskam, tylko to jest dla mnie takie normalne działanie, prawda, żeby komuś usprawnić życie do parkowania samochodów. I ja jestem przekonany, że ta służebność, o której mamy dzisiaj tak głośno mówimy, tak emocjonalnie, ona nie zablokuje w żaden sposób naszej działalności gminnej. Jestem pewien, przekonany jestem, nie zablokuje. Słowa pana Duka to jest tylko wyobraźnia szeroka i zastraszanie mieszkańców. Ja pamiętam takie wystąpienie pana, jak on tutaj parę lat temu straszył, że trzeba będzie zamykać rehabilitację, trzeba będzie rozbudowywać, bo ktoś ją zamknie. Nic się nie dzieje, rehabilitacja trwa, ma się dobrze. Oprócz tego, że są małe, nowe środki z funduszu, ona funkcjonuje, pracują pracownicy, a tyle było straszenia, było tyle było demonizowania, nic takiego się nie wydarzyło. Także to jest taki kolejny jakiś blef pana radnego, który próbuje tutaj zabłysnąć i pokazać swoje umiejętności, nie do końca trafne. Dziękuję. Proszę radny, pan Włodzimierz Bonderski. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, ja dobrze, że Pan Burmistrz mi powiedział, że Pan Dyrektor planuje tam zrobienie parkingu. To zadam takie pytanie, czy ten blok jest nadal do sprzedania, bo z tego co się orientuję, jeżeli ktoś będzie chciał wykupić sobie mieszkanie w tym bloku, to będzie chciał też miejsce parkingowe dla samochodu, bo każdy ma. I gdzie teraz w takim razie, jeżeli Pan Dyrektor zrobi za nasze pieniądze ten parking, to gdzie będą mieli ci, co wykupią mieszkania sobie w tym bloku, miejsce do parkowania? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, burmistrz. Pani przewodnicząca, moi drodzy, a nie wiem, gdzie teraz parkują, w którym miejscu. Dziękuję parkują. Nie bardzo. Wiem. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, no typowy samorządowiec, typowy polityk. Powiedział pan o wszystkim, tylko nie odpowiedział pan panu radnemu Bonderskiemu na pytanie. Czy będzie możliwość postawienia garaży na tej drodze, na którą dzisiaj dajemy służebność? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo. Nigdy nie było planów stawiania na drodze garaży. Nigdy nie było planów. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę państwa radnych. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu została przez państwa radnych przyjęta większością głosów przy 4 głosach przeciwnych. To jest radny pan Włodzimierz Bonderski, radna pani Ewelina Druszcz, radny pan Dominik Dudek, radny pan Tadeusz Zieliński. Szanowni państwo, tak jak już wspomniałam, przybył na dzisiejszą sesję
pan Bartosz Pytel, prezes zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP w Bodzentynie, i dlatego też pragnę mu oddać głos, aby przedstawił krótkie sprawozdanie czy też informacje na temat działalności. Dzień dobry wszystkim. Przepraszam za swoje spóźnienie, ale było to spowodowane moją pracą. Pozwolę sobie odczytać ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń. Panowie burmistrzowie, pani przewodnicząca, państwo radni. Na terenie gminy Bodzentyn działają 4 jednostki ochotniczej straży pożarnej, z czego 2 włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednostki OSP dysponują 6 pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, w 3 jednostkach zainstalowano system zdalnego powiadamiania z możliwością przesyłania komunikatów tekstowych na telefony komórkowe strażaków. Wszyscy druhowie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, posiadają aktualne badania lekarskie oraz niezbędne umiejętności do podjęcia działań zdobyte na kursach i szkoleniach specjalistycznych. Z uwagi na znaczne odległości od siedzib jednostek Państwowej Straży Pożarnej, druhowie OSP z naszej gminy muszą być przygotowani do podjęcia działań ratowniczych w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodno-lodowego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wysokościowego i poszukiwania osób zaginionych. Szeroki zakres działań naszych jednostek wymaga posiadania niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Na dzień dzisiejszy 2 jednostki posiadają sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego i technicznego, 3 jednostki w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 1 ratownictwa wodno-lodowego, 1 chemiczno-ekologicznego i wszystkie w zakresie gaszenia pożarów i poszukiwania osób zaginionych. W roku 2022 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jednostek z terenu naszej gminy przedstawiał się następująco. Jednostka OSP Bodzentyn wyjeżdżała 107 razy do działań ratowniczo-gaśniczych i 10 wyjazdów gospodarczych. Jednostka OSP Wzdół 41 wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych i 6 wyjazdów gospodarczych. Jednostka OSP Sieradowice 25 razy do działań ratowniczo-gaśniczych i 8 wyjazdów gospodarczych. Jednostka OSP Psary 17 razy do działań ratowniczo-gaśniczych i 4 wyjazdy gospodarcze. Należy podkreślić, że w minionym okresie mobilność jednostek wyniosła 100%, to znaczy nie było odmowy wyjazdu z powodu braku obsady lub niesprawności sprzętu. Oprócz działań ratowniczych druhowie naszych jednostek zajmują się działalnością prewencyjną w formie pokazów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, prawidłowego powiadomiania służb ratowniczych, ćwiczeń ewakuacyjnych w placówkach oświatowych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań stawianych ochotniczym strażom pożarnych, stan wyszkolenia i wyposażenia druhów, oceny z przeglądów sprzętu, kontroli gotowości bojowej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, oceny dobre i bardzo dobre, mieszkańcy naszej gminy w zakresie działania Straży Pożarnej są dobrze zabezpieczeni. Działania OSP nie byłyby możliwe bez zaangażowania samorządu gminnego, dlatego też w imieniu wszystkich druhów chciałbym podziękować Radzie Miejskiej, panom burmistrzom za pomoc w zakupach sprzętu, ochrony osobistej strażaków, sprzętu ratowniczego, remontu samochodów oraz strażnic. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję panu Bartoszowi za przybycie, za udzieloną informację. Życzę, aby strażacka służba i podejmowane działania były zawsze źródłem osobistej dumy i społecznego uznania. Wiele sił i zdrowia dla wszystkich druhów. Nie wiem, czy druhny też są? Są? Są, panie, są. Proszę, panie burmistrzu. Ja w tej sprawie, ja bym chciał tutaj publicznie w imieniu samorządu nas wszystkich podziękować na ręce pana prezesa, złożyć wyrazy wdzięczności za służbę właśnie, za pracę, za poświęcony czas, za to, że możemy wspólnie realizować zadania odnośnie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i mienia, bo przez te lata, pokazały te lata ostatnie właśnie, że jesteście no, zawodowcami. Cieszy bardzo to, że dużo w waszych jednostkach jest osób, które pracują czynnie w służbie i macie doświadczenie, macie
macie predyspozycje i macie pomysły na to wszystko, bo jak wiemy wszyscy, praktycznie w każdej jednostce jest nowe zarządy, są młodzi ludzie, pełni zapału, pełni entuzjazmu i pomysłów i to cieszy, że zaangażowanie strażaków jest tak wysokie w naszej gminie. Jeszcze raz dziękuję Panie Prezesie za Waszą pracę i służbę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, a za czym przejdziemy do kolejnego punktu, to ja ogłoszę 10 minut przerwy. 10 minut przerwy. Jeszcze dwie uchwały nam zostały. Proszę. Proszę. Nie, jeszcze dwie uchwały zostały.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Miejskiej w Bocentynie po krótkiej przerwie. Jesteśmy w punkcie 7, podpunkt G, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczania kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam tylko jedno pytanie, to które poruszałem na komisjach. Czy istnieje możliwość dublowania tych diet? Czy mecenas zaopiniował pozytywnie, że osoba będąca zarówno radnym, jak i sołtysem może pobierać podwójną dietę? I czy mamy to na piśmie od mecenasa gminnego? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała jest zaopiniowana pozytywnie przez mecenasa i tutaj nie chciałbym wykonywać żadnych innych ruchów, które nie zostały wskazane w piśmie od wojewody, bo takowych innych tutaj uwag nie mamy. Dziękuję. A że są różne wyroki, zgadzam się, tylko one, tak jak mówiłem, są czasami zupełnie przeciwstawne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczania kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów przy jednym głosie przeciwnym. To jest radny pan Dominik Dudek. Przystępujemy do kolejnego podpunktu. To jest podpunkt H. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Bocentynie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Bocentynie została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów przy jednym głosie przeciwnym. To jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest punkt 8. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję, pani przewodnicząca. W większości to są sugestie wpływające od mieszkańców i zapytania, które mieszkańcy do mnie zgłaszają. Chociaż część jest też również i moich. Pytanie jest następujące. Pan burmistrz Skiba poruszył dzisiaj wątek oczyszczalni ścieków w Woli Szczygiełkowej. Czy można by powiedzieć kilka słów, w jakim ona jest stanie i czy prawdą jest, bo tak mi zasygnalizowali mieszkańcy, że część ścieków jest przewożona do oczyszczalni w Bocentynie z Woli Szczygiełkowej. Czy coś w tym temacie jest wiadome? Jak już jesteśmy przy temacie oczyszczalni ścieków, to czy na jakich zasadach korzysta z tego nowego ciągnika i wozu asenizacyjnego przedsiębiorstwo usług komunalnych, jaki był koszt zakupu tego ciągnika i tego wozu? Czy ktoś o tym wie z gminy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? I kolejne pytania. Poruszałem na poprzedniej sesji wątek fontanny na rynku górnym. Pan burmistrz Jarosiński stwierdził, że wszystko jest ok. W dalszym ciągu tam są dysze niesprawne. Bardzo bym prosił o naprawę tego. Kolejny element to są katalpy, które znajdują się w południowej części rynku. Tam jest system nawadniania tych katalp i czy ten system jest już uruchomiony i czy jest w pełni sprawny. Kolejne pytanie dotyczące tych samych drzew. Dlaczego nikt nie zrobił podcięcia pielęgnacyjnego tych drzew? Przynajmniej na wiosnę nic takiego nie miało miejsce.
Kolejne pytanie od mieszkańca ulicy Langiewicza. Kiedy zostanie poprawiona ta kostka, bo miał obietnice składane. Do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie nie zrobiono. Kolejne pytanie, które i sugestia, którą już zgłaszałem na poprzedniej sesji, a mianowicie dotyczy ona studzienek na ulicy Armii Krajowej i ulicy Pasieka. Te studzienki są obniżone. Kiedy zostanie to poprawione? Jak już jesteśmy przy ulicy Armii Krajowej, wyrwa w asfalcie na wysokości posesji numer 10. Nie wiem, czy my czekamy na warunki atmosferyczne, takie jak w jakich był kładziony asfalt, a więc mróz, ale to za szybko tego mrozu nie będziemy mieli. Nie wiem, czy warunki są za ciepło, za sucho. Jaka jest przyczyna, że my tyle czekamy na to, żeby wykonawca w ramach gwarancji to naprawił? Kolejne pytanie. Czyszczenie kratek instalacji deszczowo-burzowej na rynku górnym. Kolejna sugestia, bo ja nie zauważyłem tam poprawy. Wypadający bruk na Małej Targowicy i na tych terenach, które były poddane rewitalizacji przez państwa w ostatnim czasie. Kolejne pytanie. Plac zabaw przy zamku. No, mieszkańcy zgłaszają, że ten stan jego jest niezadowalający. Nie będę może mówił, jak oni to nazywają. Dodatkowo pojawiło się pytanie, czy istniałaby możliwość zamontowania takich furtek z domykaczami, aby na teren nie wchodziły bezpańskie psy, które najzwyczajniej w świecie ten plac zabaw dla dzieciaków zanieczyszczają. Kolejne pytanie od mieszkańca. Koszenie na terenie Bodzentyna, gminy Bodzentyn, miejsc, nazwijmy to, wizytowych. Po raz kolejny mieszkańcy zwracają uwagę, że kosimy prywatne grunty, a nie kosimy miejsc, które wymagają ciągłej pielęgnacji, nie tylko okresowej. Kolejne pytanie, dlaczego na ulicy Langiewicza nie ma żadnego przejścia dla pieszych? Kolejne pytanie, na rynku górnym w okolicach tego zapadliska, które się pojawiło w zeszłym roku, zapadła się lampa. Czy ktoś to kontrolował i sprawdzał, z czego wynika taki stan? Kolejna prośba mieszkańców. Z uwagi na fakt, że na placu Żwirki mieszkańcy parkują tutaj aż do wjazdu do ulicy Armii Krajowej, prośba taka o zamontowanie lustra, aby osoby wyjeżdżające z Armii Krajowej widziały, kto i czy nadjeżdża z lewej strony. Czyli to trzeba by gdzieś w okolicy tego nowo posadzonego drzewa na placu Żwirki takie lustro zamontować. Kolejny problem zgłaszany przez mieszkańców, montaż koszy przy ulicy Langiewicza, Licealnej i Słonecznej. Kolejne pytanie. Monitoring Bodzentyna. Wielokrotnie były zapewnienia, że przy okazji rewitalizacji miał być robiony monitoring. Na obecną chwilę zostały zamontowane kamery na ulicy Langiewicza, na parkingu i placu targowym przy ulicy Kościelnej. I jakbym mógł dowiedzieć się, kiedy ten monitoring został uruchomiony, czy on jest w pełni sprawny i czy korzystamy z jego możliwości i kto i kiedy dokonywał odbioru tego monitoringu i jaka wartość była tego monitoringu. Tam, jak dobrze naliczyłem, jest 11 kamer. Chyba się nie pomyliłem. I teraz kluczowy temat, dlatego myślałem, że pojawi się pan komendant policji. Dotyczy oświetlenia w nocy. Wielu mieszkańców jest oburzonych tym, że to oświetlenie jest na noc wyłączane. No, nastąpiła wymiana na oświetlenie LED-owe i mieszkańcy mają nadzieję, że nastąpi to, co było dawniej, a więc aby to oświetlenie było uruchomione całą noc. Mieszkańcy również sygnalizują mi to, że to oświetlenie nie świeci na przykład w godzinach, świeci wtedy, kiedy jest niepotrzebne, czyli jest już widno, a ono dalej na przykład świeci. Czy niedobrym pomysłem byłoby zamontowanie czujników zmierzchu, żeby to oświetlenie załączało się samo, ponieważ z tymi zegarami nie do końca chyba ktoś odpowiednio te nastawy ustawia. Kolejne jest pytanie dotyczące tego oświetlenia, bo z tego co rozmawiałem z elektrykami zajmującymi się takimi instalacjami, jest możliwość ustawienia mocy na niższym poziomie. I czy na przykład nie istniałaby taka możliwość, aby ustawiać w pewnych godzinach to oświetlenie na mniejszą wartość mocy. I teraz od razu dodam, że to nie jest tylko problem mój wyimaginowany, bo tu często jest w ten sposób to przedstawiane. Ale to jest problem
zgłaszany przez wiele osób. Ja na przykład rozmawiałem w ostatnim czasie z mieszkańcami Wzdołu, którzy twierdzą, że płacą podatki i chcą się czuć bezpiecznie. I chcą, aby to oświetlenie było włączone cały czas. Pojawiły się pośród mieszkańców Wzdołu takie stwierdzenia, że niektórzy to chyba lubią żyć w mroku, bo sobie obsadzili domy drzewami i pozasuwali rolety, żyjąc jak w jakimś lochu, ale to nie patrzmy na jednostki, tylko patrzmy na ogół. Ogół chce czuć się bezpiecznie. Powiem tak, jednocześnie mieszkańcy Wzdołu Rządowego prosili mnie o zgłoszenie niesprawnego oświetlenia we Wzdole Rządowym od numeru 90 do końca miejscowości Wzdół Rządowy, ponieważ to nawet było wczoraj zgłaszane SMS-em. I teraz pytanie, czy w ogóle my wiemy, co się dzieje w tej gminie pod kątem bezpieczeństwa? W ostatnim czasie tylko pokażę. Kradzież rynien przy kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. U jednego z przedsiębiorcy, pana burmistrza nie ma, on tak lubi, jak jest przedsiębiorca, czyli przedsiębiorca zgłaszał mi, że oświetlenie gaśnie, dosłownie pojedyncze minuty na plac wtargnęli przestępcy, pokradli mu części i próbowali ukraść samochód, nie dali sobie rady z zabezpieczeniami. To były dosłownie pojedyncze minuty po wyłączeniu oświetlenia. Kolejna rzecz, w ostatnim czasie jeden z mieszkańców też okradziony, też jak było już ciemno na terenie miasta i gminy w Bodzentyn. Co więcej, złodzieje byli na tyle bezczelni, że jeszcze zaatakowali tego właściciela. Nie wiem, jakich on doznał obrażeń, dlatego myślałem, że tutaj szerzej podyskutujemy na ten temat z komendantem policji. To wiem bezpośrednio od mieszkańców. Przekazuję informacje od mieszkańców. I do kiedy będziemy na to przymykali oko, na to gaszenie światła w nocy? Naprawdę, to nie będą w jakieś kosmiczne koszty. Stać nas na wszystko, naprawdę na wszystko, a nie stać nas na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Teraz koszt wymiany rynien w Kościółku Świętego Ducha, koszt zakupu tych części, to jest po prostu niewspółmierny do wartości tych ukradzonych przedmiotów, bo są skradzone przedmioty za pojedyncze, nazwijmy to setki złotych, a koszty generowane są już na przykład w tysiące. Naprawdę bardzo bym prosił o to, żeby ktoś się w końcu obudził. No myślę o panu burmistrzu, bo to z tego, co on mówił, to on wspominał o tym, że na jego polecenie, i to była jego decyzja, że będziemy to światło w nocy gasili. Mam nadzieję, budził ostatnio Sienkiewkę, niech siebie obudzi, niech spojrzy na problemy mieszkańców, że naprawdę jest niebezpiecznie w naszej gminie. Niech on włączy to światło z powrotem, bo dojdzie do poważnej tragedii. Tam, z tego co wiem, nie wiem, powtarzam od mieszkańców. Panie burmistrzu, nie przerywamy, kultura. Panie burmistrzu, mówię to, co mówią mieszkańcy. Tam doszło do ataku na mieszkańca jakimś niebezpiecznym narzędziem przy jednym z tych opowiadanych przeze mnie przypadków. I naprawdę, zwróćmy na to uwagę, bo dojdzie do tragedii i potem będziemy szukali winnego tej tragedii. Tylko życia ludzkiego nic nie będzie w stanie zwrócić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz, pan Andrzej Jarosiński. Dwie rzeczy właściwie. Pierwsze, to powiem tak, pan się kryje za tymi mieszkańcami, a ja bym chciał, żeby pan miał własne też zdanie i powiedział, że tak, zgadza się z tym. I bardzo pana proszę, wara od prywatnych posesji i od tego, jak to ma zagospodarowaną działkę. Raz. Żeby pan o tym pamiętał, dobrze? Ja o pana prywatnych posesjach nie mówię. Tak, powiedział pan. Tylko pan to mówi w taki sposób, tak jak pan powiedział na końcu, sugerując wszystkim, że jak coś się stanie i ktoś, nie wiem, poniesie uszczerbek na zdrowiu albo zginie, to będzie burmistrza albo moja wina. Takich sugestii, proszę pana, proszę nie robić, bo już byli tacy, co robili. Jeden z prezydentów nie żyje. Dwa, było również doniesienie tutaj na policję, że osoba, która się utopiła w rzece, to było złożone doniesienie o możliwość niedopełnienia obowiązku i przyczynienia się do śmierci obywatela, mieszkańca naszej gminy. I było toczone w kierunku gminy burmistrza. Więc to nie są fajne rzeczy, a my też mamy rodziny i dzieci. Dziękuję. Dziękuję. Widziałam adwocent. Proszę o głos pan radny, pan Tadeusz Zieliński. Ja pytanie takie do pani przewodniczącej.
Na ostatniej, przedostatniej sesji 30 marca byłem oskarżony perfidnie, że jestem oszustem. Proszę mi powiedzieć, udowodnić mi te oszustwa. Gdzie takie popełniłem oszustwa, że pani mnie nazywa oszustem? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. 30 marzec? Tak, to była sesja, przedostatnia sesja. 30 marzec. Ja sobie, szanowny panie radny, sprawdzę, odsłucham, czy ze mojej strony padło słowo w kierunku pana, że pan jest oszustem. Pozwoli pan, że się zapoznam z tym i panu na to pytanie odpowiem. Bardzo proszę, dziękuję. Bardzo proszę, pani Druszcz Ewelina. Dziękuję bardzo za udzielony głos. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza, ponieważ tutaj kolega Dominik już mówił o placu zabaw i o modernizacji. Ja chciałabym tylko jeszcze tą prośbę uzupełnić o to, żeby, czy byłaby możliwość zamontowania ogrodzenia tego placu od strony zamku, ponieważ no, same tam zmienienie wejścia to nic nie da i też będzie służyć to ogrodzenie bezpieczeństwu dzieci, ponieważ tam jest właśnie wolna, duża przestrzeń. Bardzo bym prosiła o wymianę piasku i modernizację właśnie tego placu. Proszę również o zamontowanie, jeżeli byłaby możliwość, kolejnego kosza tutaj koło żabki, ponieważ dużo młodzieży tam jest, no i wiadomo, że też więcej gromadzi się śmieci. I ponawiam swoją prośbę o zamontowanie lustra na ulicy Bankowej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny, pan Włodzimierz Bąderski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja mam takie dwa drobne pytania. Na ostatniej sesji odniosłem się do sprawy parkowania przez autobusy turystyczne. Zostało to, nie wiem, albo zniekształcone, albo źle odebrane. Zarzucano mi, że jak jeździłem busami, to przymykałem oko, parkowałem gdzie chciałem. Nie dotyczyło to parkingu na Górnym Rynku, dotyczyło to tylko i wyłącznie jednego stanowiska na Dolnym Rynku, gdzie jest tabliczka niewidoczna i prosiłbym o tą tabliczkę, żeby ją zrobić taką widoczną, ze względu na to, że rozpoczął się ruch turystyczny, przyjeżdżają samochody dość duże. Kiedyś wyprowadzałem chłopaka z Górnego Rynku, wjechał na podwójnej osi, gdzie nie miał możliwości ani jechać w jedną stronę, ani w drugą. Musieliśmy przestawiać samochody. Więc jest tutaj miejsce i bardzo bym prosił, żeby powiadomić, bo ja rozmawiałem z kierowcami, ale oni to ignorują, powiadomić komisariat policji, żeby egzekwowali to, że to pierwsze stanowisko po prawej stronie jest tylko i wyłącznie dla pojazdów turystycznych. I druga strona medalu. Na Nowej Targowicy są zrobione stanowiska dla autobusów. Wszystko się zgadza, niech sobie parkują, tylko że jest coś tam jeszcze takiego jak znak zakaz wjazdu powyżej 3,5 tony. Trzeba te znaki pozdejmować. W związku z tym, że podjedzie kiedyś jakaś policja z Kielc, która będzie patrzyła na przepisy ruchu drogowego i każdy, który tam wjechał, dostanie mandat, bo to są samochody powyżej 7 ton. I trzecia sprawa, chodzi mi o to, otworzyliśmy parking, z tego parkingu praktycznie nikt nie korzysta. Jak nadal było parkowanie na Górnym Rynku, gdzie każdy chce to sobie postawić, to jest to nadal. Więc trzeba by może w końcu zrobić zmianę tego organizacji parkowania. Z tej mojej strony, gdzie ja mieszkam, ja nie ukrywam, bo non stop sprzątam po kimś, bo nawet jak przyjadę, to nie mam gdzie zaparkować, bo wszyscy parkują, żeby z mojej strony zlikwidować parking, zostawić tylko zakaz zatrzymywania się i postoju, nie dotyczy mieszkańców. No bo jest problem, a jest parking na 60 samochodów i nikt z tego w ogóle nie korzysta. Dziękuję. A jeszcze jedna strona, sprawa, proszę mi coś wyjaśnić, przejeżdżałem, ostatnio widziałem pana burmistrza z pewną grupą ludzi na terenie zamku, co się w tej kwestii dzieje, czy rusza ten zamek, jak to wygląda, na jakim etapie to jest i jeszcze taką lekką zmiankę odnośnie chodnika na ulicy Wolności, bo ten termin jakoś szybko leci, do kiedy ten gościu ma ten chodnik zrobić, dziękuję. Dziękuję, proszę radna pani Agnieszka Barcikowska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja zacznę od podziękowań. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom ulicy Żeromskiego w Świętej Katarzynie za bezinteresowne zaangażowanie w odnowienie i sprzątanie przy krzyżu na ulicy Żeromskiego. Proszę państwa, serce rośnie, jak widać, kręcących się tam panów, pracujących, dbających o odnowienie tego miejsca. No i o to, że nie oczekują w zamian nic, a to jest dzisiaj bardzo wyjątkowe. Dziękuję pięknie mieszkańcom.
Poproszę też tutaj pana burmistrza. Ja już to zgłaszałam, ale chciałabym, żeby to zostało zrobione, bo chodzi o przeniesienie lampy. Ulica Spacerowa w zasadzie, żeby ona została przeniesiona na kolejny słup na róg ulicy Spacerowej i Słonecznej. Ja już to zgłaszałam, ale bardzo bym prosiła, żeby to się zadziało. Jest taka wola mieszkańców. I to jest druga rzecz, to jest kwestia tak naprawdę do powiatu. Zgłaszałam to już w zasadzie z Anią tutaj naszą radną z Wilkowa. Zgłaszałyśmy do władz powiatu. Chodzi o ścieżkę rowerową, o zebranie piachu, który po sezonie zimowym został. I widać, że to już zaczyna porastać trawą. Pan starosta nam obiecał, że to zostanie posprzątane, ale proszę o wsparcie tutaj do powiatu, żeby to służby przyjechały i to zebrały, bo tam częściowo mieszkańcy sobie zbierają, ale znacząca część nie jest posprzątana. Bardzo dziękuję. Te dwie kwestie. Dziękuję. Bardzo proszę, radny pan Jerzy Tofil. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Chciałem panu Dudkowi powiedzieć, że no mówi pan, że tam napad był na jakiegoś pana, dlatego że nie było prądu. Znaczy oświetlenia nie było w nocy. Z wiedzy, jaką posiadam, ci panowie znają się. Ci, którzy tam przyjechali na tą działkę do tego pana, znają się. I także myślę, że to nie brak oświetlenia był tego powodem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę radna Bogusława Jankowicz. Ja mam takie pytanie, bo ostatnio został otwarty nowy plac targowy za kościołem. Tam i teraz właściwie dzisiaj jadąc, to po prostu są samochody, stoją na Górnym Rynku i tam są rozłożone kwiaty, handlowcy tam handlują i jeszcze tymi samochodami, bo stają w poprzek, zastawiają cały ten plac przejazd, no i ten parking. Czy można tam coś zrobić, żeby oni po prostu weszli tam na ten właściwy plac targowy, żeby tutaj na Górnym Rynku nie handlowali? Dziękuję. Dziękuję. Proszę radny pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu Jarosiński, chciałem zabrać głos wcześniej, nie umożliwiono mi, ale najważniejsze jedna rzecz. Nie wiem, ja nie mówię tego personalnie, tego co mówię, mówię to bezosobowo, bo mieszkańcy nie wszyscy mi zgłaszają to personalnie. Nie wiem, pan jest jakiś przewrażliwiony z panem burmistrzem. Pan burmistrz chyba tutaj mówi, że nie mogę nawet na niego patrzeć. Wy jesteście osobami publicznymi, musicie się liczyć z tym, że ktoś coś powie na was. To nie może być tak, że tylko będziecie brali sowite wynagrodzenie i się lansowali na imprezach, tylko też trzeba się liczyć z krytyką i z jakimiś innymi problemami. To jest jedna rzecz, bo uciekła mi jeszcze jedna rzecz. No to też tak bezosobowo. Nie tylko ze Wzdołu mieszkańcy mi zgłaszają, również z Psarkontów mi zgłaszają problemy. Pojawił się u mnie mieszkaniec, który bardzo prosi o to, żebym zajął się sprawą, ponieważ sąsiad odprowadza deszczówkę na jego posesję i ma problemy. Dlatego też no nie będę już może wskazywał, bo akurat ten mieszkaniec z imienia i nazwiska wymienił tego sąsiada, ale bardzo proszę, aby ten sąsiad zadbał o swoją posesję i aby ta deszczówka do tego sąsiada nie spływała, bo to jest naprawdę bardzo uciążliwe. Oczywiście są odpowiednie kroki prawne, jakie można podjąć w takiej sytuacji i no ja będę chciał, aby ten sąsiad te kroki prawne podjął. Bez nazwisk, żeby nikt nie czuł się dotknięty, poruszony. Dziękuję. Znaczy to był pana apel do tego sąsiada? Czy ze strony państwa radnych są jeszcze jakieś pytania? Szanowny panie burmistrzu, ja jeszcze bardzo bym prosiła o informację, jak obecnie wygląda stan wymiany lamp i kiedy będzie kończona już ta inwestycja odnośnie oświetlenia w Podgórzu, jak to się wszystko ma na obecną chwilę. Szanowni państwo radni, zanim jeszcze udzielę odpowiedzi na zapytania, pragnę poinformować, że gminne obchody 80. rocznicy pacyfikacji mieszkańców gminy Bodzentyn 1 czerwca 2023 roku odbędą się właśnie w tym terminie i przedstawię krótki program. Uroczystości rozpoczną się w sali w Bibliotece Publicznej.
imieniem Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie. Następnie będzie program słowno-muzyczny pod tytułem Ziemia nasza rodzinna niewinną krwią zroszona. Następnie wystąpi przedstawiciel IPN-u w Kielcach. W kolejnym etapie odbędzie się, czy też zaprojektowany zostanie film Polowanie na kata. Następnie przemieścimy się do kościoła świętego Stanisława na uroczystą mszę świętą, po czym odbędzie się przemarsz przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie na miejsce pogromu oraz cmentarz. Później apel pamięci i złożenie wiązanek. Serdecznie wszystkich zapraszam. Jest to cykliczne wydarzenie, które jak co roku odbywa się 1 czerwca właśnie na okoliczność pacyfikacji Bodzentyna. Szanowni Państwo, jak nie ma więcej pytań, przechodzimy do punktu 8, to są 9, udzielenie odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę Pana Wiceburmistrza o udzielenie odpowiedzi. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w takiej kolejności może jak te pytania były zadawane. Oczyszczalnia Wola Szczygiełkowa. Jeśli chodzi o Wolę Szczygiełkową, to ta oczyszczalnia ma parę lat, natomiast podstawową jej wadą jest to, że powinna zgodnie z wytycznymi oczyszczać azot i fosfor, a ona nigdy nie jest w stanie tego robić. Natomiast o tym, żeby przewożono ścieki z Woli Szczygiełkowej do Bodzentyna, nie dotarło do mnie. Ustalę to. Także może czasami warto sprawdzić. Święta Katarzyna, tak, jak mieliśmy te duże opady, było kilka dni znowu, kiedy trzeba było to przewozić, natomiast no muszę po prostu spytać. Jeśli chodzi o koszty, też nie chcę strzelać, będą dokładne, tak, byliśmy informowani. Jak dobrze pamiętam, to całkowity koszt to jest ponad 200 tysięcy, jeśli chodzi około 200. Sprawdzę, dokładnie powiem, bo proszę Państwa, nie za takie nieścisłości już byłem przepytywany. Jedna lub dwie dysze. W momencie, kiedy była ostatnia sesja, miałem informację, że ona chodzi, natomiast myślę, że pracownik mnie źle zrozumiał. Tylko że naprawa tych dysz będzie i trwała, i jest bardzo, wymiana bardzo droga. Katalpy, system nawadniania, jak do tej pory nie było takiej potrzeby, myślę, że w tym tygodniu uruchomimy. Tam jest jeszcze jeden problem, tak samo z fontanną, bo kiedyś spotkałem się z informacją, czemu jest deszcz, a fontanna chodzi. Proszę Państwa, żeby ją włączyć na dzień dzisiejszy, to trzeba wysłać tam dwie osoby i muszą zejść do tej fontanny. Myślę, że w ciągu gdzieś tam 2-3 tygodni postaramy się, żeby zrobić to, żeby była możliwość zdalnego uruchamiania tej fontanny i w momencie, kiedy ta pogoda jest trochę, że tak powiem, inna niż słoneczna, żeby po prostu ta fontanna nie chodziła. Jeśli chodzi o podcięcie katal, były podcinane w zeszłym roku i myślę, że tu jest też dwa rozbieżne stanowiska. Jednych, którzy chcą, żeby te katalpy rosły dziko i dały jak najwięcej zieleni, i innych, którzy chcieliby, żeby one miały pożądany kształt. Zobaczymy, porozmawiam z osobami, które gdzieś mają większą wiedzę na temat tych drzew niż ja i jeśli będzie trzeba, to gdzieś tam przytniemy. Chodzi tutaj głównie o poruszających się pieszych, jak i samochody, bo tam niektóre te gałęzie, to może nie katalpa, ale tutaj na rogu, jak dawniej był kiosk, tam wystawały. Wszystkie pytania Langiewicza, Armii Krajowej, Kostka, Bruk, kratki też. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu i wcześniej dwukrotnie i z inspektorem nadzoru, i z firmą, która wykonywała wszystkie prace związane z rewitalizacją dotyczące tutaj centrum Bodzentyna, były robione przeglądy po zimie i myślę, że tutaj już informacja poszła. Ustaliliśmy, że do 15, jak dobrze pamiętam, lipca, czemu do 15 lipca
Proszę Państwa, bo będzie potrzebna przekładka kawałka tego cieku, że tak powiem, gdzie ta woda stoi i chcielibyśmy, żeby już szkoła nie funkcjonowała, żeby te autobusy, które dowożą dzieci, już tamtędy nie przejeżdżały, żeby znowu nie dezorganizować ruchu, a jednak żeby ta droga kilka dni po przekładce sobie stanęła i ta masa wiążąca, żeby mogła mieć odpowiednio długi czas na to, żeby zastygnąć. I to są wszystkie te pytania dotyczące tych robót, o której tutaj pytał pan radny. Furtki, to co powiedziała pani radna Ewelina Dróż, jakiekolwiek furtki tam nic nie dadzą, ponieważ ten teren jest nieogrodzony w całości i dopiero będą miały sens, jeśli zostanie w całości ogrodzony. Wiem, że robiliśmy tam przegląd, będziemy mieć za chwilę informacje, które elementy są do wymiany. Jesteśmy w trakcie tego przeglądu. Chcemy tam trochę uzupełnić ziemią, ewentualnie jeszcze coś tam posiać, trawy, piach, tak. Natomiast trzeba się zastanowić, bo zastanawialiśmy się też na wymianą tych piaskownic i piaskownice zamykane, ale po rozmowie z tą firmą też nie do końca, to gdzieś tam zdaje egzamin, ten plac ma być czynny no non stop, 24 godziny na dobę, dwa to te zamykane podobno służą też jako trampolina i długo się nie utrzymują na takich placach, które nie są bezpośrednio przy szkole, przy przedszkolu. Koszenie. Część zieleni utrzymujemy, staramy się utrzymywać sami, natomiast mamy tylu tych pracowników na pracach interwencyjnych, czy już zatrudnionych jako gospodarczych, ilu mamy. Sukcesywnie gdzieś cały czas to jest robione, jak Państwo widzieli, mamy dwóch, trzech. Ktoś przyjdzie pierwszego na staż, więc myślę, że to trochę się naprawi, natomiast we wszystkich miejscach jednocześnie się nie da, natomiast gdybyśmy jeszcze zatrudnili ze dwie, ze trzy osoby, to by Pan no wskazywał, że wydatki w administracji mamy albo i więcej, pewnie się z tym zderzymy na następnej sesji, gdzie będzie omawiana realizacja budżetu, więc musimy to robić jakoś tam sukcesywnie. Langiewicza, to jak dobrze kojarzę, to na początku Langiewicza stoi znak, który mówi o tym, że tam pierwszeństwo ma pieszy. Sprawdzę. Takie gdzieś odnosiłem wrażenie i z tego powodu tam nie były projektowane przejścia dla pieszych. Upewnię się, bo mówię, może nie został zamontowany, sprawdzimy tamtą strefę. Jeżeli chodzi o Górny Rynek i tutaj też w nawiązaniu do pytania pana Włodzimierza Moderskiego o zmianę organizacji ruchu, przymierzaliśmy się do tego, przymierzamy, tylko zawsze no, ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale to chodzi o samoparkowanie, jak i o kierunek ruchu i ustalenie, żeby drogi licealne i krzywa były jednokierunkowe. Zobaczymy jeszcze chwila, może w wakacje, jak będzie troszkę gdzieś luźniej. W tej chwili to mieliśmy przetargi też z Polskiego Ładu i chcieliśmy to jak najszybciej wypychać. Trzeba spróbować to gdzieś logicznie siąść z ludźmi, którzy się na tym znają i też uzgodnić z mieszkańcami. No ale nie, na pewno nie będzie tak, że wszyscy będą w 100% zadowoleni, bo jak weźmiemy pod uwagę nawet ten łącznik między ulicą Krzywą a Licealną, tam zawsze będzie jakiś problem. Lustro z Armii Krajowej. To bardzo bym prosił, żeby pan przekazał tutaj o wyjazd z Armii Krajowej i czy widać z lewej strony, rozumiem, od Opatowskiej, jak jadą samochody. To o to chodzi, tak? Okej. No trzeba sprawdzić, bo to jest droga wojewódzka, czy nie do nich się po prostu też zwrócić. Kosze. Proszę Państwa, powoli dochodzę do takiego gdzieś tam wniosku, że ile byśmy tych koszy nie postawili, to chyba to niewiele już na tą chwilę, bo na rynku nawet, na Górnym Rynku, jak Państwo założyli tam tych koszy, przez jakiś czas było mnóstwo, a i tak śmieci, butelki i inne rzeczy lądowały na... To jest chyba troszkę do pracy tutaj i nas, i rodziców, i nauczycieli w szkole, że musimy dotrzeć do świadomości młodzieży, żeby nie traktować tego, co nie jest prywatne, co jest samorządowe, co jest wszystkich nas, jako coś, co jest niczyje, bo potem ci ludzie
zamiast na przykład czyścić kratki, żeby udrażniać tą wodę, gdzieś tam to muszą sprzątać po, no jakby na to nie spojrzeć, po naszych dzieciach, po naszych, nie wiem, wnuczkach, po naszym braciach, koszenie, monitoring. Wszystkie roboty związane z monitoringiem, tak, mówiliśmy przy rewitalizacji. Rewitalizacja ogólnie jest planowana na zakończenie września. Chcemy, żeby to wszystko gdzieś już zostało spięte i zagrało przełom lipca i sierpnia, wakacje. Do tego jest jeszcze konieczna wymiana rejestratorów, tego naszego tutaj też. Jesteśmy na etapie zapytania, jak dobrze kojarzę. Tylko proszę Państwa, to jest też taka sytuacja, że do nas pieniądze to nie przychodzą, cały budżet 70 milionów czy tam 68 1 stycznia, tylko one sukcesywnie do nas wpływają i musimy to też gdzieś sukcesywnie planować i wydawać. Mieliśmy tam jakieś oszczędności na dwóch przetargach i one powinny na ten rejestrator jeszcze na kilka kamer wystarczyć, tak żeby te newralgiczne miejsca były monitorowane. Oświetlenie, no wie pan, nie chciałbym tutaj wydawać jakiejś opinii ze względu na to, że nie mieliśmy tutaj dzisiaj przedstawiciela policji, ale to, co powiedziałem wcześniej, bardzo mi się nie podoba, będzie pan mówił, jak pan będzie chciał, ale bardzo mi się nie podoba, jak pan taki sugestywny mówi o tych roletach. Mam rolety w oknach, mam osadzoną działkę drzewami z wszystkich stron ze względu na to, że mieszkam na górce i nie użyję pierwszego słowa, ale u mnie, powinienem inaczej powiedzieć, wieje jak w Świętokrzyskim. I to jest mój problem i moja sprawa, czym ja sobie działki obsadzam i co mam w oknach. I nie zgadzam się na takie sugerowanie w pytaniu czy w swojej wypowiedzi, bo pan pytań to mało zadaje, tylko dużo pan mówi, że jak się coś stanie, a będzie wyłączone światło, to tylko i wyłącznie dlatego, że tego światła nie było, to coś się zadziało. No, wie pan, że to jest taka metoda trochę stosowana w innych czasach i niefajna. Jeśli chodzi o moc tego oświetlenia, to tak to mamy poustawiane, że są trzy różne moce. Do godziny, nie pamiętam w tej chwili, proszę mnie nie łapać za słowa, albo do 20, albo do 22 jest inna. Od potem do godziny 24 inna i rano inna, gdzie już ograniczamy. Jeśli zejdziemy bardzo nisko, to potem jak się zdarzy jakieś tam zdarzenia albo coś, też będą pretensje, że nie spełnia wymogów, które powinny być na oświetleniu dla kategorii drogi jakiejś. To nie jest takie hop. Dwa. No jeżeli u nas tak to się dzieje, to proszę zerknąć też do prawie, może nie wszystkich, ale większości gmin, gdzie to już jest od dawna, czy Suchedniów, czy Pawłów tutaj w okolicy. Bardzo wiele i to jest coś za coś. A nie zrobiliśmy tego dlatego, że nam się tak podobało. Też wolelibyśmy, tylko dlatego, że energia w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli w 2022 i dziś 2023, to jest wzrost kosztów razem w jednym roku 47, w drugim 87. Jeżeli my wydajemy na oświetlenie uliczne, wydawaliśmy i o oświetlenie ogólnie, zużycie energii na terenie z budżetu gminy 1 000 000 zł, to wydawalibyśmy 1 870 000. I to nie jest nasze widzimisię, tylko to jest czasami konieczność. Powiem panu, że tu jest pół na pół, część ludzi też zawsze pytało, a po co wy w tej nocy świecicie? Dwa. Teraz też poszło polecenie, nie wiem, muszę się upewnić, kiedy to zostanie zrobione, z informacją, żeby rano już te lampy się nie włączały. Żebyście państwo też wiedzieli, bo w tej chwili no jest rano już o tej porze, kiedy ludzie zaczynają się przemieszczać widno i wrócimy do tego, no myślę, że to jest sierpień, bo wtedy już zaczyna się ten czas w drugą stronę kręcić. Oświetlenie, koniec dołu rządowego. Proszę państwa, tam muszę sprawdzić, bo tam się okazało, że na tym końcu z dołu przez jakiś czas na noc się nie wyłączało i może teraz ustawiony jest zegar zgodnie z zegarami na terenie całej gminy i nagle ktoś zobaczył, że się zepsuło o pierwszej w nocy, a o pierwszej w nocy ma się po prostu nie świecić. Jeśli jest to innego typu awaria, to zaraz tam sprawdzimy i zobaczymy, jak to wygląda. Kosz, żabka.
Okej, trzeba tam gdzieś jakieś miejsce znaleźć, gdzie on stał może, bo to będzie problem. Lustro, to już tutaj rozmawiałem z panią radną, że dostaliśmy chyba kilka dni temu pozwolenie od banku spółdzielczego, żeby je umieścić tam na ogrodzeniu, dzięki czemu nie będziemy tam żadnych musieli niczego mocować i to powinno spokojnie przejść. Parkowanie autokary. Porozmawiamy z panem komendantem. Żeby tam po prostu częściej interweniowali, znak 3,5 tony sprawdzę. No, jeśli chodzi o zamek, trwają cały czas prace. Archeologiczne uzgadnianie projektu. Powiem szczerze, to nie jest moja, nie jest w moim zakresie, natomiast byłem świadkiem rozmów, że cały czas tam projektanci uzgadniają z konserwatorem, jak to ma wyglądać. Wszyscy wiemy, że tutaj była też skarga do głównego konserwatora. Nie wiem, kto ją wysłał, ale gdzieś podświadomość mówi mi co innego, że chyba wiem, że to jest nie okej. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Jeśli będą jakieś ustalenia takie już trochę wiążące, tak, nowy długopis dostałem z Lasów Państwowych, ale myślę, że jest to darowizna nieprzekraczająca tej kwoty, więc nie muszę go w oświadczeniu. Jeżeli będziemy mieć już jakieś konkretne ustalenia z panią konserwator, tak, to wtedy wizualizacja, jakieś konkretne informacje. Nic tu się nie dzieje, tutaj tylko pan radny drąży temat umowy. Powiem szczerze, dla mnie tam jest wszystko okej, już to mówiłem, natomiast pewnie nie wiem, czy jak były komisje, to zdążył pan poinformować tutaj inspektora RIO, żeby to zbadał, czy nie? Jeszcze nie. A to pan napisze, to pan zdąży. Pan inspektor jeszcze jest. No, trwają te prace i na razie są na etapie uzgodnień. Jak państwo widzieli zdjęcia, to jest rozkopane, to są prace archeologiczne, nic tam łatwo, szybko nie będzie. Jeszcze pan Włodzimierz pytał o ulicę Wolności. Tam jest koniec sierpnia, jak dobrze pamiętam, wykonawca powiedział, że się w tym wyrobi dziennik budowy. Dokumentację chyba mamy już poza sobą. To jest ten sam wykonawca, który robi świetlicę w Dąbrowie i widziałem ostatnio, że korzystając z dobrych warunków korytował pod parking i pod wjazd na Dąbrowie. Spacerowa Słoneczna. Ja bym prosił, żeby tutaj z panem, jeszcze raz? Spacerowa Słoneczna, ja bym bardzo prosił o przekazanie panu Robertowi dokładnie o co chodzi, o które słupy, bo jak będziemy sobie tak przekazywać z ust do ust, to ja mogę potem gdzieś kogoś prowadzić w błąd. Powiat Piach. No oczywiście zwrócimy się, ale będziemy panią kibicować w egzekwowaniu tego. Jak to się uda, to osobiście złożę gratulacje. Kwiaty. Od kilku lat uznajemy, że te kwiaty gdzieś na tym rynku tutaj zafunkcjonowały i w tym roku też tak, to jest pierwsza taka większa targowica, która była w zeszłym tygodniu, dzisiaj jest druga. Natomiast powiem państwu, że jest bardzo dużo tych handlujących i chcielibyśmy, żeby ten targ też się przyjął, bo są już pytania o sobotę też. Nie wiem, jak do tego podchodzić. Na razie to zainteresowanych jest chyba tam 5-6 osób handlujących. Jak będzie ich tylko 5 czy 6, to będzie troszkę za mało. Musi być więcej, bo podejrzewam, że tutaj handlujący tą drobnicą, tak to nazwijmy, to mają tutaj większy utarg niż na dużej targowicy, gdzie jest mniej tych osób. Tutaj to ludzie mają gdzieś pod ręką. No zobaczymy przez chwilę. Dajmy jej pofunkcjonować z miesiąc. Zobaczymy, jak to się. Także no tylko się cieszyć z tego powodu. Był taki okres związany też z COVID-em, kiedy to już było bliskie, że tak powiem, końca. Natomiast teraz widać w drugą stronę, a to się też wiąże chyba z sytuacją taką, że ludzie nie mają w tej chwili za dużo pieniędzy i zaczynają szukać gdzieś tych zakupów u źródła, gdzie można jeszcze może po normalnych cenach takie podstawowe rzeczy jak jakieś warzywa, zboże kupić. Lampy oświetlenie. Proszę państwa, wykonawca
tej inwestycji, czyli wymiana i rozbudowa oświetlenia ulicznego, wystąpił do nas o przedłużenie o 3 miesiące po analizie dokumentów, które przedstawił. Opinii mecenasa wyraziliśmy zgodę na to przedłużenie. Oczywiście tam są wszystkie powołania jeszcze no, udokumentowane w jakiś sposób. To jest COVID, który jeszcze jest i to jest zerwanie łańcuchów dostaw, wojna w Ukrainie. Standardowo wiemy, jak to wygląda. Natomiast no, były, patrząc na dokumenty, które przedstawił, no, były takie sytuacje, które gdzieś usprawiedliwiają to jego zachowanie. To jest 26 albo 25, mogę się mylić, o jeden dzień sierpnia zakończenie inwestycji. W tej chwili kończy wymianę. Zostały pojedyncze, nieliczne i będziemy też do Państwa się zwracać o pomoc. Nieliczne pojedyncze lampy, które albo są gdzieś tam za krzakami, trzeba innym sprzętem, albo jest taka sytuacja, że słup jest dość daleko w działce i trzeba wjechać ciężkim sprzętem na czyjąś posesję, która jest w jakiś sposób zagospodarowana, jeśli nie da się tego zrobić inaczej. I tu trzeba będzie, oni się obawiają tego, że po prostu przy wjeździe mogą coś uszkodzić, trzeba będzie te pojedyncze, taki wykaz nam tu mają podesłać. Nie jest tego dużo, ale kilkanaście takich lamp jest, będzie trzeba uzgodnić z nimi, czy ten właściciel posesji, bo mamy możliwość też tak, jeżeli ktoś nie chce, nie zgadza się i tak dalej, to mamy wolne miejsca, że tak powiem, do przerobu i do zawieszenia tej lampy w innym miejscu, więc nic na siłę. Niektórzy sobie nie życzą, żeby im zakładać lampy, mieliśmy takie przypadki, także to też nie jest tak, jak tutaj padło. Jest problem tam, jeśli z jednego słupa, no dzisiaj chyba nawet, nie chcę, Opatowska, gdzie jest z jednego słupa bardzo dużo przyłączy, jest problem umieszczenia tego uchwytu, żeby to gdzieś w miarę funkcjonowało, bo proszę Państwa, to też nie można, nie wiadomo jak w górę, ani nie wiadomo jak w dół, ponieważ wtedy to światło gdzieś obejmuje nie taki zakres drogi, jak powinno. Myślę, że jeśli chodzi o natężenie tego oświetlenia, to myślę, że jest ok, bo ostatnio przejeżdżałem przez inną gminę, gdzie jest taki odcinek, gdzie jest czarne-białe, bęc. To myślę, że jak ktoś jeździ w kierunku Kielc, to w nocy to się może o tym przekonać. I chyba tyle, proszę Państwa. No, zostały otworzone oferty. Tutaj burmistrz mówił o Woli Szczygiełkowej. Tamten przetarg unieważniliśmy i teraz po Państwa zgodzie będziemy ogłaszać go ponownie. Tam jest styczeń. Otworzony został przetarg na drogi z PGR-ów, wspólny przetarg czterech gmin przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, to jest gmina Pawłów, gmina Waśniów, gmina Łagów i gmina Bodzentyn. Jeśli chodzi o nasze drogi, to jest droga w Katarzynie, ulica Spacerowa i odcinek drogi od Psar w kierunku Leśnej. Proszę Państwa, u nas to ta najniższa oferta jest wyższa od środków zabezpieczonych tam o 120 tysięcy, jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, o tam 3-4 tysiące. Natomiast są dwie gminy, gdzie wartość tej oferty w jednym miejscu przypadało na każdą gminę po 500 000 tych środków dofinansowania razem z wkładem własnym. Gdzie w jednym przypadku ta oferta jest wyższa o 500 000, a w drugim przypadku jest wyższa o 1 000 000. A żeby rozstrzygnąć przetarg, wszystkie gminy muszą się zobowiązać, że dołożą, inaczej nie. Także tutaj nie wiadomo, albo gminy się zgodzą, albo trzeba będzie ten przetarg powtarzać. Z tym, że patrząc na wykaz dróg, które jedna gmina złożyła, no to jest nierealne w tych czasach, bo to było po 6, po 7 ofert. I one mniej więcej tam nie skakały. To było 100-150 tysięcy różnicy między najniższą a najwyższą ofertą. Myśmy wstępnie odpisali, że no zgadzamy się, tak, będziemy szukać tych pieniędzy. Natomiast ten przetarg jest dwuetapowy, czyli jeszcze po tym pierwszym etapie, kiedy wykonawcy złożyli oferty, jest drugi etap, na etapie, którym można negocjować te ceny, no ale jeżeli oferta jest o 200% wyższa od ceny zakładanej, to ileż ta firma zejdzie z tej ceny. A drugi przetarg, tam gdzie mamy samochód, drogę w Dąbrowie i drogę w Sarach Kątach w kierunku Grabowej, termin otwarcia został przesunięty z zeszłego piątku, jak dobrze kojarzę, na ten piątek, bo ponieważ było tam bardzo dużo pytań.
Tam jest jeszcze więcej, proszę Państwa, bo to jest cały związek, 11 gmin, wartość tego 20 milionów i tam jest tych zadań mnóstwo. I żeby to zgrać, zrobić, to naprawdę nie jest to łatwe. No ale sami jako gmina tych środków nie mogliśmy pozyskać, tak? Może to chwilę potrwa, tak jak z parkingiem i z placem zabaw, gdzie te umowy są już podpisane i będziemy to realizować. Na pewno nie da się też dziś powiedzieć, że to będzie zrealizowane za 3 miesiące, za 5, ponieważ w Polskim Ładzie przy inwestycjach trwających dłużej niż rok i gdzie wykonawców jest więcej niż jeden, te płatności są 20%, 30% i 50% na koniec. To trzeba poplanować, bo gminy inne i my też nie zawsze mają na to, żeby założyć swoje środki i dopiero na końcu je odzyskać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pani Agnieszka Barcikowska. Ja jeszcze króciutko kilka kwestii. Mam taką serdeczną prośbę, żeby podczas nieobecności pani Basi, która dba o porządek w Świętej Katarzynie, żeby był ktoś, kto zbierze zawartość koszy. Ostatnio zbieraliśmy śmieci, bo chyba sobie ktoś po prostu przejeżdżając zostawił przy koszach po kilka worków śmieci. Chciałabym też prosić, żeby przy okazji, jak będą służby przyjeżdżały, pamiętały o altanie przy ścieżce rowerowej w stronę Podgórza, bo tam też po weekendach zwłaszcza jest pełno wysypujących się śmieci. I jeszcze mam taką prośbę, ulica Prosta, Święta Katarzyna, na tej wysokości miały pojawić się pasy przejście dla pieszych i też już minęło dużo czasu i nie ma wciąż. No oczywiście jak tutaj dzisiaj tak szeroko poruszany był temat koszy, to ja chciałam powiedzieć, że nasz sołtys ze Świętej Katarzyny przygotował dwa piękne pomalowane kosze z recyklingu, jak to nazwał. Będzie robił jeszcze 3, ale to jest wciąż, panie burmistrzu, za mało. Ładnie prosimy o kolejnych kilka. I tutaj mam zapewnienie ze strony pana burmistrza, że duży kosz stanie przy punkcie informacyjnym, bo tam mamy taką sytuację, że goście, turyści, którzy przyjeżdżają często też autokrami, zostawiają dużo śmieci i tam będzie stał taki duży kosz, który będzie można te śmieci umieścić. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę radny, pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielony głos. Odnośnie tego znaku, strefa zamieszkania, on znajduje się przy wjeździe na rynek górny, nie na początku Langiewicza. Jeżeli ma być ulica Langiewicza strefą zamieszkania, to jeszcze by było bardziej korzystne na pewno dla mieszkańców z uwagi na to, że tam wtedy obowiązują całkiem inne ograniczenia ruchu, a niektórzy tego nie przestrzegają. Tak, tak, tylko znaku nie było, przejścia też nie było, dlatego zgłosili do mnie taki problem. Kolejna rzecz odnośnie próby kradzieży pojazdu. Ja rozmawiałem z właścicielem, to taka uwaga do pana Jerzego Tofila, rozmawiałem z właścicielem, który mi powiedział, że miał na monitoringu zapis, że gaśnie światło, mija tam kilkanaście minut i miał wtargnięcie na posesję. Odnośnie tych innych gmin, gdzie gasi się światło, no z tego co ja wiem, już nie będę wskazywał konkretnych, tam również doszło do kradzieży rynien w kościołach. Stąd to gaszenie światła nie wiem, czy jest naprawdę do końca korzystną sytuacją. Zważywszy na fakt, że do zadań własnej gminy należy między innymi to oświetlenie miejsc publicznych i myślę, że tutaj powinniśmy ten problem rozważyć i naprawdę nie oszczędzać w tej kwestii. A teraz podczas sesji dostałem jeszcze SMS-a od mieszkańca z takim pytaniem, jak wygląda sprawa z opuszczonymi posesjami, na których rosną drzewa, których gałęzie przedostają się na działki sąsiednie i jakie kroki oni mają podjąć w związku z tą sytuacją. Tak, tutaj pojawiają się głosy, że przyciąć, tylko jest problem taki, że jak się przecina gałąź, to może być sytuacja taka, że ono uszkodzi ogrodzenie i różne inne rzeczy, a czy jak już mamy mecenasa, który obsługuje tych mieszkańców, czy można by, myślę, że ten problem nie jest pojedynczy, tych problemów będzie więcej, może przygotować takie pismo, aby ci mieszkańcy, którzy mają problemy z tymi właśnie przedostającymi się gałęziami, mogli zainterweniować u konkretnych właścicieli. Taka moja sugestia i prośba. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Może odpowiem od razu na to pytanie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Z gałęziami, które przedostają się na teren prywatny innego właściciela, jest tak, że my też to przerabiamy nad działkami gminnymi. Wzywa się pismem właściciela sąsiedniej działki, jeśli go nie ma, to spadkobierców, do usunięcia tych gałęzi, dając termin 14 dni na dokonanie tego. Jeśli tego właściciel działki nie zrobi, możemy sami wyciąć te gałęzie równo po granicy.
jeśli spowodujemy przy tym jakieś szkody na jego działce, ponosimy za to odpowiedzialność. Natomiast nie ma jakiegoś rozwiązania, żeby zmusić tego sąsiada, trzeba by udowadniać, że są takie wyroki, że na przykład poprzez te jego drzewa albo te moje tuje, o których pan mówił, ewentualnie świerki, ograniczyłem u kogoś nasłonecznienie działki. Widziałem taki wyrok gdzieś i tu by można w tą stronę. No, znaczy, proszę państwa, no nie ma lepszego rozwiązania niż porozumienie się z sąsiadem. Natomiast są takie działki, gdzie rzeczywiście nie wiadomo, czyja ta działka jest. To jest największy problem. Myślę, że wszyscy się z tym borykamy. Wezwanie do usunięcia. Proszę państwa, można przyjść w tej konkretnej sprawie, zadzwonić w poniedziałek albo wtorek, w zależności od tego, jaki to jest tydzień, zadzwonić na sekretariat, umówić się na godzinę z mecenasem i nawet takie pismo pomoże przygotować, żeby się powołać na odpowiednią podstawę prawną. Po tych 14 dniach można już zadziałać. Powiem tak, nawet gdzieś tam, jak sobie przeglądałem, to była skarga na burmistrza tutaj u nas niedaleko, że bezprawnie podciął gałęzie właśnie nad drogą gminną. Okazało się, że te wszystkie procedury są. No tak mamy dziś, proszę państwa, prawie każdy ma swojego mecenasa i próbuje w różny sposób, niektórzy po kilku. Dziękuję, o Jezus, proszę, nie do radny, widzenia. Dziękuję. Proszę radny, pan Włodzimierz Wąderski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, odnośnie tej odpowiedzi pana burmistrza chciałem ją tylko uzupełnić, bo miałem niewątpliwą przyjemność zeznawać na komisariacie w Bodzentynie. Nie wiem, czy ta sprawa się już zamknęła, czy nie, odnośnie tej nieszczęsnej działki. I pani funkcjonariuszka powiedziała mi w ten sposób, że żadnego wtargnięcia na cudzą posesję nie może być bez zgody pisemnej danej osoby. I bardzo proponuję wszystkim, żeby nic takiego nie robić, bo pod względem prawnym można ponieść konsekwencje z tego tytułu. Dobrze, że tutaj była taka sytuacja, że życie mnie nauczyło pewnych rzeczy i zadzwoniliśmy z panem sekretarzem w pewnym odpowiednim momencie do pewnej osoby, która była współwłaścicielką, wyraziła zgodę na to i potwierdziła to funkcjonariuszce, że ona wyraziła zgodę i to postępowanie mają zamknąć, bo już ta sprawa, były szykowane papiery do rozstrzygnięcia przez sąd. Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12. A, przepraszam, otworzyłam sobie z innego dnia. Przepraszam. Przechodzimy do punktu 10. Zamknięcie obrad. Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie. Dziękuję wszystkim za udział i przybycie. I zapraszam na obchody pacyfikacji mieszkańców gminy Bodzentyn 1 czerwca. Jak trzeba będzie.